是的。Dobra, no to jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, ksiądz Jakub Bartczak. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że się nie obrazisz do Ciebie. Mogę, Jakub, do Ciebie mówić? Proszę, jest mi bardzo miło. Dobra. Boże, Jakub, kurna, już tak byliśmy dobrze wbici w różne dyskusje, teraz to trzeba jakoś oficjalnie zacząć. No ja chcę powiedzieć, w ogóle bardzo Ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś. No i szacun w ogóle. Okej, okay, super, bardzo się cieszę. Słuchaj, powiedz mi, czym jest Bóg? Bóg jest właściwie dla mnie wszystkim, ale przede wszystkim jest tą nadzieją na życie wieczne. Jest, no, ale jest absolutem, który stworzył świat, który nieustannie działa, ale też który zbawił świat na krzyżu. A kto stworzył Boga, który stworzył Boga, który stworzył Boga, który stworzył Boga, który stworzył Boga? Chodzi ci o prapoczątek, jakieś archę? No to już są jakieś pojęcia filozoficzne. No tak. Ale Bóg w związku z tym, że jest Bogiem stwórcą... Religia to filozofia. No to od zawsze istniał. A co, wierzysz w jakiś wielki wybuch? To nawet gdyby wierzyć w ten wielki wybuch i rzeczywiście... Nie, no to jest pytanie, co jest przed wybuchem. No właśnie. No. Co? No Bóg. A co jest przed wybuchem, przed wybuchem? I dlaczego miałoby wybuchnąć? I co no miałoby? To nie, akurat to można tłumaczyć różnymi rzeczami, no, na przykład no, fizyką i teorią czarnych dziur, na przykład też się tak tłumaczy, że zapada się jeden kawałek kosmosu i wybucha inna rzeczywistość, no nie? No generalnie, no to nie ma jakiejś odpowiedzi, tu już filozofowie od początku szukali, przecież Platon, Arystoteles. No. My w ogóle w seminarium mamy pierwsze 2 lata filozofii i jakby się zastanawiamy nad tym archę, nad praprzyczyną. No. To zawsze ludzie mieli taką refleksję, no wiesz, co jest w ogóle, no bo jaki wiesz, był początek. Jest jak z tym, z ziemią, która stoi na tym, na wielkim, nie wiem, słoniu na przykład, tak? I potem jest pytanie, a na jakim słoni stoi słoń? No, on tak. Stoi na słoniu, innym słoniu, a tamten słoń, to na jakim słoniu stoi? Słuchaj, generalnie im więcej wiemy o świecie, no, tak naprawdę wiemy coraz mniej, bo kiedyś człowiek mógł być jeden człowiek, mógł być zarówno lekarzem, jak i inżynierem i tak dalej. A teraz świat niby, że idzie do przodu, jest coraz bardziej skomplikowany. Co tak naprawdę próbujemy wytłumaczyć świat naukowo, ale ta nauka zaczyna być tak szczegółowa, że to pokazuje, jak wielki jest Bóg. No bo zobacz, ile tego wszystkiego jest. No, jest. Gdybyś rozebrał do najmniejszej cząstki nawet ten mikrofon, czy ten kubek rozbił, nie dałbyś go rady poskładać tak, jak był. Teraz nie, ale możliwe, że w przyszłości tak. Możliwe. Cały czas rzeczy, które są niemożliwe, stają się możliwe. Ja ci na przykład powiem, ja mam do czynienia codziennie z jednym cudem. No. Codziennie. Czyli jesteś wierzący, skoro mówisz o cudzie? Nie. Po prostu bawię się słowami. No tym cudem jest telefon komórkowy. Ja rozmawiam z moim kolegą na końcu świata. No jeżeli w ten sposób traktujesz cud, no pewnie to jest więcej cudów. No tak. No ale jest to nieskończona ilość cudów. Znaczy generalnie łaska działa na naturze, to znaczy wiesz, żeby ten cud się mógł wydarzyć, musiał jakiś człowiek to wymyśleć i tak dalej. Ale tych cudów jest więcej, bo jeszcze większym cudem, że się w ogóle budzisz rano. Stary, równie dobrze mógł się nie obudzić. To jest też... No na przykład, no więc jakby rzeczy, których, bo co było nazywane cudem? Cudem były nazywane rzeczy, których się nie rozumie. Kiedyś przypisywano na przykład różnych bogów do różnych zdarzeń, tak? Bóg pioruna, Bóg słońca. Nie rozumiało się, co to do końca jest te słońce, albo co to jest ten piorun i dawało się na to jakiegoś odpowiedniego boga, tak? To były tak zwane religie politeistyczne. Tak. Ale to jakby no niewiele się zmieniło, bo zobacz, czy nawet ta sytuacja, w której teraz, jak jest pandemia. No. Zobacz, jakie to wszystko jest krówe. I nagle świat jakby, wydaje się, że żyjemy w coraz bardziej nowoczesnym świecie, a tak naprawdę to życie ludzkie nic się nie zmieniło, jest bardzo kruche. I to, o czym mówiłem, im więcej wiemy, jako ludzkość,
tym tak naprawdę wiemy mniej jako pojedynczy człowiek. Nie, no to wiesz, już dawno było powiedziane, wiem, że nic nie wiem. I oczywiście, że tak jest, no bo właśnie na tym polega poszukiwanie. A czym więcej wiesz, tym zdajesz sobie sprawę, że jest nieprawdopodobna ilość rzeczy, o których nie wiesz, tak? Dokładnie. Ja czytam sobie teraz taką książkę, książka o prawie wszystkim, czy coś takiego. Generalnie ona opowiada dużo o Ziemi. I właśnie ona pokazuje, jak całą masę rzeczy my nie wiemy. Na przykład, prosta rzecz. Jest w szkole normalnie pokazane, jak wygląda struktura Ziemi, jak w dół, powiedzmy, byśmy jakiś przyrząd wprowadzili. I że tu są tam kamienie, tu są głazy, potem jest jakaś taka Ziemia i taka i śmaka, no nie? Największy wywiert na świecie bodajże zrobili Rosjanie gdzieś na Syberii, czy coś takiego. Nie pamiętam teraz, czy to było 19 kilometrów, czy coś w tym stylu, ale no, dosyć głęboko. No i jak wyciągnęli próbki tej ziemi przy tym teście, nagle się okazało, że wszystko jest inaczej. No, że wszystko myśleli, to co miało być tam kilometrze, to nie było i tak dalej, i tak dalej. Totalnie nic nie wiemy o stworzeniach w morzu, a już w głębinach. Ale to wszystko jest pikuj, stary. Jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle nie wiemy i która jakby też mnie nurtuje. Ja już ci mówię, że jestem w ogóle mega głęboko wierzący. No i samo pojęcie wiary w ogóle. Gdzie ja to mam? Czy myślisz, że kiedyś ludzie będą mogli, ty mówi, że jakieś takie fajne określenie, które mi się podoba, a coś tam a propos mitów, że to jest związane, jak ty to nazwałeś, że wiara... No, że twoja wiara jest związana z mitologią, w której się wychowałeś. No właśnie, z mitologią, ale zobacz, no to tak samo ty też się w tym wychowałeś, wiem, ale też się mniej więcej w tym wychowałeś, albo się chociaż otarłeś. Tak. No i ja mam to coś, czego... Ja nie wiem, na czym to, stare, polega, że ja po prostu wierzę, mam takie przekonanie serca, no wiara. Może jesteś sobie łatwowierny. Spoko. No i kiedyś w ogóle sobie zrobiłem taki rachunek sumienia z wartości w moim życiu, z rzeczy, spraw, które są materialnych, niematerialnych. No i powiem ci, różne rzeczy raz są, raz ich nie ma, ale wiara jest czymś takim, no czego, no jakby takim najcenniejszym skarbem w moim życiu, który mam nadzieję jest w ogóle dla mnie taką najwyższą wartością, żeby jej akurat... Którego też możesz nie mieć. Słucham? Którego też możesz stracić. No mogę nie mieć, stary. No właśnie tak sobie uświadomiłem, że przykład... mógłbym, ale dbam o to, żeby tego nie stracić. Ale możesz stracić w bardzo prosty, prozaiczny sposób. Dostaniesz Alzheimera i zapomnisz, że w to wierzyłeś. No właśnie też nie do końca. Czemu? Bo znam ludzi i chodzę do chorych i raz się ludziom tak szeroko, już takim umierającym otwierają oczy, gdzie wiesz, do końca nie wiadomo, czy oni pamiętają, czy po prostu jest to kwestia wiary, czy jakoś nagle ta łaska Pana Boga zaczyna działać? Słuchaj, nie, to jest kwestia, moim zdaniem, niestety rzeczy, której jestem totalnie przeciwnikiem, czyli właśnie działań Kościoła w sferze wtedy, kiedy ci ludzie umierają, przychodzi Kościół i to jest ten moment. Właśnie ja takim byłem. I to jest ten moment, w którym jeżeli poznasz pojęcie absolutu całkowitego do 8 roku życia, są takie badania, to wtedy nie jesteś w stanie tej myśli wyrzucić ze swojej głowy nigdy. Spoko. Więc ja jesteś, jak będę leżał... Sorry, tylko fajne słowa. Masz to wszystko rozkminione i w ogóle jakoś masz tam swoje utarte schematy myślowe, że tak jest, tak musi być i tak dalej. Ale skąd wiesz? Ja bym powiedział, skąd wiesz, przepraszam, właśnie zacząłeś, jak będziesz leżał? Nie, no ja ci powiem na odwrót. Ty masz utarte schematy myślowe, a ja nie mam utartych schematów myślowych. Masz, bo już mówisz, że wiesz. Nie, jeszcze bo się ja nie poszukuję. Ja cały czas poszukuję. Ja jestem otwarty na to, żeby zmienić moje zdanie. Ty w swoim kościele nie jesteś na to otwarty. Wasz kościół bardzo jasno określa pewne standardy życiowe, co jest dobre, co jest niedobre i tak dalej, i to tak nie dalej. Nasz kościół, tylko Pismo Święte. No dobrze, czyli wasz Boże. Kościół, no czyli dawni Żydzi, którzy to napisali. Co jest w ogóle dla mnie potworną tragedią, że my jako Polacy nie mamy własnej mitologii. Dużo dla mnie ciekawsze by było, gdybyśmy posługiwali się chociaż własną mitologią. No czy mamy własną mitologię, bo to też jest na tym zbudowane. Mieliśmy, ale już ludzie nie mamy. Ludzie poszukiwali prawdy i
No, nikogo nie było wspanialszego niż Chrystus w dziejach świata. No to oczywiście, że był. Przynajmniej święty Paweł był dużo bardziej charyzmatyczną. Ale jakby on próbował naśladować Pana Jezusa. No nie, słuchaj, to co ja czytałem o Jezusie i w ogóle jak postrzegam tą... Nie z ksiąg natchnionych, no bo wiesz, zależy... Nie, z różnych rzeczy. Jezus dla mnie na dzień dzisiejszy jest dla mnie symbolem. Symbolem wynalazcy pojęcia Boga, który jest bardzo blisko. Ja jaram się Chrystusem jako tym symbolem, nie mówię jako tą osobą, bo totalnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka ta osoba naprawdę była, nie ma filmów żadnych, tak jak chcesz sobie obejrzeć, nie wiem, stwierdzić, jaki był Hitler, to sobie możesz teraz obejrzeć film, właził na scenę naćpany amfą i zasuwał do ludzi przez godzinę tak, że wszyscy dobra, idziemy zabić tamtych i tamtych. Natomiast no, nie ma żadnych zdjęć Chrystusa, ani żadnych tego typu rzeczy. Nie, ale sam fakt, że Kościół przetrwał, że nawet jeśli się pojawia nagle taki gościu jak ja, a zobaczył jakiego małego grona apostołów zaczął, i że w ogóle przetrwał Kościół tyle wieków. No, przetrwał z bardzo prostego powodu. I nawet dlatego... jakby tu ludzie byli turbo w ogóle racjonalni, jakby tutaj, nie wiem, zostało... No, czy uważasz, że w ogóle jest możliwe w historii całkowite wyplenienie chrześcijaństwa? Oczywiście. Niemożliwe. No, oczywiście, że tak. No nie. Słuchaj, przede wszystkim są kulty... Od XVIII wieku mordowali księży, siostry, zakonne, nie, od samego początku, wierzący. Tak samo jak i księże i zakonni mordowali ludzi. Tak, ale zobacz, że nie wymordowali do końca chrześcijan. No i co z tego, ale to tylko 2000 lat. To jest bardzo krótko dla człowieka. To jest prawie nic w życiu ludzkości. No tak, w sumie ludzkości. Nie znamy fakt faktem, ale te 2000 lat jest jakimś tam dowodem, nie? Nie jest żadnym. Zobacz, że to wszystko są religie, które dłużej trwały. Był kult jakiejś tam bogini, coś 3000 lat. No i zobacz, to, że my sobie tutaj siedzimy, w ogóle nie ma jakby większego pojęcia, wyższego pojęcia Pana Boga niż właśnie te zasady, które dał Chrystus a propos przekazania miłości Boga i bliźniego, jakiś taki najwyższy poziom cywilizacyjny. Nie, to, uważam, że to był najwyższy poziom cywilizacyjny, ale w tamtym czasie, a teraz już nie jest. I cały problem dla mnie Kościoła jest to, że Kościół się nie zmienia, a jak się zmienia, to zmienia się niedorzecznie. Czyli nagle stwierdza, że coś, co mówili o 180 stopni inaczej, to nagle zaczynają powoli stwierdzać, że jest na odwrót. Ale ty stary na kozaku, w ogóle masz wszystko rozkminione, jakbyś mógł moim takim uczniem w szkole. No. I generalnie. Ale nie na kozaku rozkminione. No ja słuchaj, właśnie wiesz, chodzi o to, ale ja się nie obstawiłem książkami. Wojna na argumenty i tam później no tutaj go pozjadał czy coś. A generalnie jest właśnie, no jest ta łaska wiary, którą ja mam. Na te wszystkie pytania, no. Chociaż masz spoko wykręcone całkiem pytanie i argumenty, ale da się znaleźć odpowiedź. Słuchaj, zna się, wy po 5 lat ćwiczycie się w tym, żeby znajdywać odpowiedzi na takie pytania, tylko że w większości przypadków nikt nie chce zadawać żadnych pytań. Zadaj, ale to prawda. Przepraszam, ci wejdę słowo. Mi to mówił dyrektor w szkole, mówi tak, przy księdza. Religia będzie na ostatniej lekcji, w ogóle nie powinno być religii w szkole, bo umówmy się, ludziom teraz na niczym nie zależy, wystarczą im spacery po Biedronce, wystarczą im pamiętniki z wakacji, kogo to w ogóle obchodzi? I spoko, zauważ, no jak nie religia, to przecież nie ma etyki, czyli ludzie nie mają jakichś norm oceny, tak? No nie ma, bo jest jakichś śladowych, nie wiem, ilościach, pytam małolatów, którzy nie chodzą na religię, co wy robicie? Mamy lekcje opiekuńcze w szkole średniej. No. No typu, nie wiem, grają w gry na telefonie. Fajnie. No nie, ale czemu? Zobacz, no bo spoko, ty pytasz, masz jakieś swoje w ogóle, masz jakieś swoje poglądy, w ogóle cię to zastanawia, już zacząłeś opowiadać o jakichś książkach, które przeczytałeś, między innymi dotykających kwestii wiary. A tu jeżeli jest społeczeństwo, też? Których obchodzi tylko pamiętniki z wakacji, wiesz, spacery po Biedronce, nie? No tak, ale zdajesz sobie sprawę, ludzie, że na przykład większość katolików nie ma bladego pojęcia o tej religii, żadnego. Nie, bo rozmawiam o tym cały czas. Rozmawiam o tym cały czas z ludźmi. Których definiujemy prawdziwymi katolikami, nie? Czy tych, którzy są chrzczeni, no, 90% Kościół ludzi. Twierdzi, że katolików w Polsce jest tam, nie wiem, 93 ileś procent, że większość. Kościół twierdzi, skąd jest? No tak twierdzi, no przecież słyszałem, jak księża mówią. A czy on do kościoła?
Chodziłem bardzo dużo. No. Chodziłem, bywałem po trzech mszach. Nie cierpiałem tego. Mówiłem ci, że moi rodzice robili zdjęcia i ja robiłem zdjęcia. Ale to podczas ślubów grzechów starych sobie mówili, że 90%. Nie, no na przykład w niedzielę, jak byłem dzieckiem, to nie było co ze mną zrobić, więc ja z mamą zasuwałem na trzy. Nie, bo generalnie jest taki syndrom stary, sorry, że znowu w życie wchodzę w słowo, że ludzie się wypowiadają często o kościele, którzy w ogóle nie chodzą do kościoła. Jak się wypowiadają o rapie, ja to w ogóle tego doświadczam, rapujący ksiądz, to mówią, no raperzy to same ćpuny i w ogóle siedzący na ławcach i ci, którzy siedzą na ławce i palą blanty. Mhm. No i to jest rap. Albo w ogóle na jakieś inne bzdury, podobnie na temat kościoła. No wiesz, to trzeba jakby chodzić do kościoła rzeczywiście, no co mówią księża, czy tam kościół, nie? Ale wiesz co, ja ci coś powiem na ten temat. Ja byłem łatwowiernym dzieckiem, dzięki temu w miarę pobożnym, jak byłem dzieckiem, mi się wydawało, że zaraz tam w czasie bierzmowania ten zleci gołąb i tak dalej i nie wiadomo co się wydarzy. Natomiast wiesz kiedy ja straciłem wiarę? Spoko, jak miałeś takie no. Jak chodziłem do tego kościoła wiele razy, bo moja mama nie miała co ze mną zrobić i po prostu zabierała mnie do pracy najzwyczajniej w świecie. I ja, żeby nie umrzeć z nudy, bo po prostu nie cierpiałem tego, mimo iż wmawiałem sobie, że to lubię, ale ja tego nie cierpiałem, ja po prostu tam umierałem z nudy, to ja zacząłem po prostu słuchać wszystkiego. I jak zacząłem słuchać, co tam mówią, to stwierdziłem, że to jest wszystko totalnie bez sensu. No bo może po prostu nie modliłeś się, tylko słuchałeś, z jakim podejściem? Nie analizowałem, modlić, co do mnie mówią. Ale co ci się nie podobało? Kazania czy modlitwę? Kazania są zazwyczaj beznadziejne, pamiętam. Wiedziałem, że jedno, od tego zaczniesz, bo to stary, bo jest tylko komentarz do Ewangelii. To wiesz, ale... No nie. Ja byłem na jednym kazaniu w życiu, które zapamiętałem ci, z przyjemnością zaraz o nim opowiem. Ale to jest najbardziej była przyziemna część, nie? I jeszcze tam ogłoszenie. No nie, ale powiedz... Kazanie jest najważniejszą częścią tego. Nie, modlitwa. No właśnie... Kazanie jest tylko komentarzem. Wiesz, ile razy ja uśpiłem ludzi na kazaniu, człowieku. No to no źle, no to musisz ćwiczyć mówienie. No wiem, ale mi nie wychodzi, bo jestem tylko człowiekiem, nie? Nie, będzie ci wychodziło, będziesz praktykował tą częścią. Tak walną, bo kazałem nawet ludziom udawać, że ciekawe. No. Jeden tak udawał, że ze mną. Także no różnie mi to wychodziło, ale generalnie poza kazaniem, które może być lepsze lub gorsze, no to modlitwa. No chodzi o to, żeby się tym modlić. No i generalnie jak słuchałeś stary... Ale to jest po prostu dla większości wypowiadanie wierszyków, z których nikt nie rozumieją. No jeżeli ktoś nie umie się modlić na tym poziomie, to może ci tak mówię, że większość tak robi. Ja, no bo ja rozmawiam z ludźmi cały którzy czas. Którzy siedzą w kościele i klepią wierszyki, no to słabi stary. To... Z różnymi ludźmi, na przykład bardzo prosta rzecz. Z moimi kolegami rozmawiam jak chrzczą dziecko. No. I ja zawsze mówię tak, po co to zrobiłeś? No to jest słabe. A on mówi, no, a mówię, pierwsze pytanie mam do ciebie. Ty jesteś w ogóle katolikiem? On, no... niepraktykującym, o tak zazwyczaj odpowiadają. No, okazjonalnie. A ja mówię, słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz, nie jesteś żadnym katolikiem. Kompletnie cię to nie interesuje i w nic z tego nie wierzysz. Przecież gadaliśmy o tym wiele razy i w żaden sposób nigdy nie pokazałeś mi choćby szczypty wiary w tą całą mitologię. Ty uważasz to, tak jak ja, za totalną mitologię i wymysł człowieka. Słuchaj, my jesteśmy pokoleniem przejściowym, w sensie, że rzeczywiście jeszcze za naszych czasów tak było. I my jakby pochodzimy jeszcze z tych czasów, kiedy wszyscy chrzcili dzieci i tak dalej. To się zmienia. No nie, i bo... To się zmienia i rzeczywiście, no to się robi coraz bardziej dla ludzi, to się robi, w sensie ludzie ci zostają przy kościele, ci, którzy rzeczywiście wiedzą o co chodzi. No dobra, ale chrzczą dzieciaki wszyscy. A wiesz dlaczego? Wszyscy. Bardzo dużo osób. I ale moich to... kolegów, bardzo świadomych ludzi, którzy bardzo są zainteresowani. Ale to są głodne. No wiem i dlatego ja im to mówię. I ja mówię im tak, słuchaj, stary, nie jesteś żadnym katolikiem. No, dlaczego to zrobiłeś? Oni mówią prostą rzecz. Przepraszam tutaj za przekleństwo, mieliśmy za dużo nieprzekleństwa. Żeby babcia nie pierdoliła. No, słabe to jest, ja wiem o tym, że i to jest żeby słabe, po prostu ale to jest wina był ludzi. Święty teraz spokój. Nic nie ma wspólnego Pan Bóg, z tym nie ma wspólnego nic, nawet instytucja kościoła, tylko po prostu słabość ludzi i ich obłuda. No tak. Bo po co to robią? Ale to jest obłudne dla mnie... i jeszcze mało tego, kłamią w żywe oczy, bo oni się deklarują, że wychowają w wierze dziecko. W wierze kościoła katolickiego i nieraz nawet, zgadzam się z tym, mogą to być ludzie, którzy w ogóle sobie drwią i kpią z wiary, co na przykład dla mnie i dla ludzi wierzących jest mega ważne. I tu się stary zgadzam z tobą, też tego nie lubię, obłudy.
No właśnie, to się zamienia w jakieś większość, to, słuchaj, nie większość, nie. Większość katolików w Polsce nie jest żadnymi katolikami. A większość raperów to banda ćpunów i chamów. Tak, oczywiście. To jest prawda. No dobra. No. Większość tak. No. Większość, no i tak, sposób, są tak. Niektórzy, którzy... Ale to nie są katolicy, tak samo to nie są raperzy. To są raperzy, ćpuny i chamy. No jak nie, stary, to konkretni zawodowi raperzy, to wielu z nich to są ćpuny i chamy, oczywiście, że tak. No to nie wiem, jakąś inną grupę społeczną można wrzucić do jakiegoś wora, stary. No nie, ale no nie. Słuchaj, są pewne takie... I w ogóle łatwo jest krytykować, jakoś ludziom w ogóle mega, stary, jest łatwo krytykować moją wspólnotę. Już chyba większy props w społeczeństwie ostatnio. No, lubię sobie rapować, no nie? Mam taką zajawkę. No i super. Gdzie się lepiej przyznać, czy być, że jestem raperem, czy jestem księdzem? Wydaje mi się, że w wielu środowiskach jest jakiś ostracyzm społeczny, no jakaś hipsteriada. Miałem taką akcję, że szedłem kiedyś do kolegi, ustawiłem się z kolegą, no i zupełnie nie wiedziałem, bo u niego było jakieś 20 ludzi, jakaś taka domówka. Szedłem ubrany normalnie bez sutan, no nie, siadam, rozmawiamy z ludźmi, no jakbyś sobie wyobraził twoi znajomi, wiesz, siedzę, no rozmawiamy, nie? No spoko, ona się klei gadka i nagle mnie pytają, a co ty, Kuba, robisz? Ja mówię, no jestem księdzem. Co? No sobie wyobraź, stary, byłoby full ludzi, u ciebie wchodzę, nie? No i po jakimś pół godziny, no jestem księdzem. I wtedy ludzie wszyscy zaczynają wymieniać swoje żale. No bo i generalnie ja myślę, że... bardzo się ujawniają z żalami, bo nie chodzi im o Boga. Jakby nie pytają tak jak ty. No spoko, jakiś stary jest rozmowa, no wiesz, nie? Ale generalnie częściej jakby mowa o Bogu sprowadza się do rozmowy o ludziach. No tak, bo, którzy są, bo to ludzie stworzyli Boga, a nie Bóg stworzył ludzi. No właśnie nie. A ja uważam właśnie tak. No właśnie. Ja uważam, że to ludzie stworzyli Boga, nie Bóg stworzył ludzi. No to bardzo ograniczasz Boga i nie wiesz, kim jest Bóg. Bo... Nie, to jest wymysł ludzi. To ludzie napisali wszystkie w cudzysłowie święte pisma. To ludzie zazwyczaj... Zobacz, co w tych świętych pismach zawsze się... ludzie, nie jest Bogiem. Słuchaj, ja... Czyli nie mówimy o Bogu znowu. Mówimy. Nie, mówimy, stary, o jakiejś teorii, która jest w ogóle dla mnie nieistotna. No nie, słuchaj, powiedz mi coś takiego. Dlaczego zawsze w większości religii to ten Bóg wszystko przekazał jakiemuś gościowi, który poszedł na jakąś górę sam, bez nikogo i on to jemu wszystko powiedział, żeby on szedł i to wszystkim powiedział. Jeżeli bo coś... to by była wiedza, no gdyby spoko i byłby jakiegoś, miałby propsa na całym super świecie, super wytłumaczenie. To by była wiedza, jest, a nie wiara. No to jest tak. Super wytłumaczenie. No byłaby wiedza. No wiem, wszyscy. I to wiara, no to i w ogóle specjalnie... wszyscy wypadli, no gdybyś zobaczył Boga. No chciałbyś, nie? No ja też bym bardzo chciał. No chciałbym, bo no bo mega by było. Nie wiem, zależy jaki on jest, bo ja zakładam, po pierwsze to też miało być moje pytanie do ciebie, dlaczego, co to za w ogóle wymysł, że Bóg miałby być dobry? No bo gdyby nie był dobry, to by nie stworzył świata. No ale przecież świat nie jest dobry, na świecie rządzi zło, a nie dobro. Ale w ogóle dobro. Mamy życie. Słuchaj, jak w kosmicznych jajach, jest taki cytat. Mamy dobro, znamy Boga z Pisma Świętego, skąd znamy Boga? No znamy z całej historii, cała historia ludzkości, która wymyśliła tysiące bogów różnych, którzy byli przez dłużej niż religia katolicka. No w ten sposób można sobie wypaczyć. Są następni bogowie następni. Stworzyć z wiary mitologię, wypaczyć. No bo to jest mitologia. No tak można sobie. Ale słuchaj, po tak co? Ja na przykład poznałem Boga z Pisma Świętego, z modlitwy. No. No i też z nauczania Kościoła, ale przede wszystkim z Pisma Świętego i z osobistej relacji z Bogiem, z modlitwy. No dobra, a masz takie coś normalnie, że ty się modlisz i nagle słyszysz głos i mówi, Kuba, słuchaj, dobrze robisz, fajnie tam z tymi dzieciakami ogarniasz w tym, fajnie, że je namawiasz do rapowania, ale tam tutaj podpraw trochę kołnierzyk, bo ten, przestańcie chodzić w sukienkach, bo mi niemiłe jest chodzenie mężczyzn w sukienkach, na przykład. Nie mówi ci takich rzeczy? Akurat takich sucharów mi nie mówi, ale generalnie istnieje coś takiego, no, jak pojęcie sumienia. No i jak się człowiek głęboko wsłucha, ja na przykład w historii swojego życia miałem kilka spotkań z Bogiem i dopiero po latach, bo to nie jest takie proste, że spoko teraz usłyszę, tylko dopiero po latach odkryłem, że to rzeczywiście był Bóg. I to w takich najbardziej traumatycznych momentach mojego życia, naprawdę trudnych. I to wcale nie byłem jeszcze księdzem. Dobra, a nie jest kiedyś. To tak zwane po angielsku wishful thinking? Które to sobie jest wiara. Wishful thinking. Czyli myślenie... Ja jestem człowiekiem wierzącym, jest mi z tym mega dobrze, bo mam jakiś sens życia. W sensie mam nadzieję na życie wieczne. No ty czego się spodziewasz na końcu? Bardzo wielu teorii. Pierwsze, niczego. No właśnie,
teraz uświadomiłem, że akurat tobie zadałem to pytanie, co jest mega wykręconym pomysłem, no to powiedz o swoich teoriach. No, zostaniem Bogiem, też jedna z teorii, czyli na przykład, to jest pytanie o życie. Ja mam dwie teorie na życie. Życie jest po nic, jest bez sensu, po prostu tak się zdarzyło i tyle, jak cała masa bez sensu rzeczy, które się dzieje. Druga teoria, jeżeli chcę sobie się czymś pokrzepić, to jest to taka podróż od niczego do wszystkiego. Czyli od jednokomórkowych organizmów, które są zorientowane tylko i wyłącznie na przetrwanie, czyli na współzawodniczenie ze całym innym światem. Czyli albo ja ciebie zjem, albo ty mnie i tak dalej. Do momentu, w którym przychodzi organizm tak złożony jak już my, albo wcześniej małpa, którą właściwie jesteśmy, i który zaczyna dostrzegać walory kooperacji, czyli współpracy. I wtedy się tworzy takie pojęcie jak właśnie moralność. I ta moralność poprzez nasz rozwój, czyli rozwój cywilizacji, ja rozwój cywilizacji pojmuję w dwóch aspektach. Jednym w takim prostym, że jest lepszy telewizor i teraz komórka może wyświetlić, nie wiem, lepsze zdjęcia zrobić i tak dalej, i tak dalej. A drugi rozwój cywilizacji to jest rozwój naszej duchowości, a właściwie humanitarności. Czyli na przykład 200-300 lat temu życie było gównowarte. Chciałeś sobie zabić jakiegoś chłopka, byłeś panem, to sobie go zabijałeś. Później wprowadzono, że sakiewkę trzeba za to zapłacić. Dzisiaj zabicie człowieka jest dużą sprawą. Nawet wśród ludzi, którzy są bardzo agresywni, zabicie człowieka, na przykład w Polsce, który jest całkiem humanitarnym krajem, jest dużą sprawą. Nie odpala się tak byle wroga z byle powodu. To jest gruba akcja. Kiedyś to nie była żadna akcja. To się zmienia. Pod tym względem, oczywiście w różnych miejscach to się wydarza w różny sposób i mamy miejsca, gdzie ta cywilizacja jest opóźniona, ale ogólnie pira z drzwi idzie to do przodu. Ja to widzę mniej więcej tą rozwój tej humanitarności w taki sposób. Najpierw była sobie grota i przed nią siedziało stado małp, 20-30 osobników, zazwyczaj tyle ich było. I tam się urodził jeden taki najsilniejszy. I ten najsilniejszy brał sobie co chciał, zżerał najwięcej żarcia. Ja mam tylko dwie uwagi, sorry. No. Bo mówisz w ogóle o humanizmie, a mieliśmy mówić o Bogu, a zresztą, nie, mimo tego, nie mówiliśmy. Jaka jest twoja teoria na życie po życiu? Tylko tyle i tak się przerwałem, czyli masz cały wywód star jeszcze większy. No mam kurde, mogę o tym gadać godzinami. Dobra, no i spoko, no, no ale teraz mówić o tym godzinami. To ale chcę tylko dojść do jednej rzeczy. To jest mega ciekawa teoria, spoko stary, szanuję. Jeszcze później mi opowiesz, bo mógłbyś godzinami opowiadać. To są różne teorie, ale jakby pointując, no to jedna wielka niewiadoma, stary. Jak masz teorię, którymi mógłbyś gadać godzinami. No tak, no czyli właśnie na tym polega świat. Na jednej wielkiej niewiadomej. No i stary, na odkrywaniu jego tajemnic. A ja wierzę w życie wieczne i w ogóle w mega, no w Królestwo Boże, że się spotkam z moim bratem. No nie wiem, Pan Bóg daje tam Tupaka, bym spotkał i całą resztę, nie? Jakichś fajnych ziomów. No mi się to wydaje takie właśnie naiwne troszeczkę bardzo starodawne. Tak, a tu milion masz różnych teorii. No okej. No ale dlaczego miałbym wybrać tą akurat, bo co? Kwestia wiary. No bo kwestia wiary. Ale to nie jest kwestia wiary. Ciebie, bo poznałem ty, nie wybrałeś swojej wiary. Nie znalazłem żadnego powodu, żeby go odrzucić, stary. Ty nie wybrałeś swojej wiary. Dlaczego miałbym odrzucić Jezusa? No poznałem go kiedyś jako małolat. Różne miałem swoje tam historie życiowe. Ale w jaki sposób go poznałeś? Szedł ulicą czy co? Nie, kiedyś w ogóle, no tak jak my wszyscy, tak jak mówisz, jako, no ja nie miałem jeszcze może takich głębokich rozkmin jak ty, no, że miałeś przy okazji bierzmowania jakieś teorie z gołębiami i tak dalej. Ja zwykły jestem typek z osiedla, no to no byłem wychowywany w katolickiej rodzinie. Nie, wiesz, no to nie były ja teorie miałem Biblię obrazkową. Z gołębiami, to oni tak mówili, że Duch Święty stąpi, no wiem, że ale Duch Święty symbolizuje go gołąb i miał zaraz gołąb nalecieć, nie wleciał żaden gołąb. Czekaj, daj mi tylko powiedzieć. No i tak, miałem Biblię obrazkową, w ogóle próbowałem się modlić na swoje sposoby. Ja jak byłem zupełnie no mały, miałem 4 lata, to mój tato zginął w wypadku. I dopiero teraz po latach odkryłem, że ja lubiłem Boga tak z Bogiem rozmawiać, jak bym rozmawiał ze swoim ojcem. Nigdy nie byłem wcześniej, tym bardziej, jakimś wybitnym teologiem, wiesz, jakieś głębsze rozkminy, ale zawsze wierzyłem, stary. Po prostu mówi się też zresztą tak o ludziach, że my jesteśmy homo religiosus, bo zawsze, no, ludzie jakby rodzą się z tym pojęciem Boga.
Ja to w sobie miałem od dzieciństwa, że zawsze wiedziałem, że ktoś istnieje. No widzisz, ja ci chciałem opowiedzieć, jak ja to widzę, ale nie przerwałeś. No bo stary, no jestem gościem, chciałem ci opowiedzieć. Dobra, no, okej, okay, to szanuję. Jak ktoś mnie przegaduje, szanuję to. Nie, no. Sam jestem gadułą. No ale ja chciałem, bo to jest w ogóle taka cenna rzecz w moim życiu. Właśnie wiara, to się chciałem pochwalić, jak to jest. No i generalnie zawsze rozmawiałem z Bogiem. Różne rzeczy później może robiłem, nie zawsze zgodne z tym, w kogo wierzyłem. Nie udawało mi się żyć tym. No i zgłębiałem coraz więcej. Czytałem Pismo Święte, poznawałem Chrystusa. No i jakby w oparciu o to i te wszystkie lata seminarium, teraz wszystkie lata, jak jestem księdzem, coraz mocniej widzę, że nie mam żadnego argumentu, żeby odrzucić Chrystusa, to, że wierzę w życie wieczne, w ogóle obietnicę życia wiecznego, nadzieję na zbawienie. W imię teorii nawet bym miał takie rozkminy stary jak ty. No gdybyś chciał innych posłuchać, to miałbyś się... I w ogóle jestem mega wyluzowanym typem, stary, bo wierzę w życie wieczne, no na serio. Gdybyś chciał posłuchać innych, to wtedy może miałbyś teorię, żeby przestać wierzyć w Jezusa, ale ty nie chcesz słuchać innych, bo nie chcesz zaburzyć swojego komfortu i swojego status quo, które cię uszczęśliwi. Nie, stary, już wspomniałem, że jest mega miło, że mnie zaprosiłeś i wiesz, no to są mega dobre rozkminy. Dobra, to ja ci skończę i tak moją myśl. Przed tą... Dasz radę skończyć? Tak. Przed tą całą jaskinią był ten najsilniejszy gościu. I teraz ten najsilniejszy gościu wszystkich gnoił. Brał sobie wszystkie dziewczyny, które chciał. Zżerał wszystkim najwięcej żarcia. W końcu oni wszyscy wymyślili jedną taką rzecz. Cholera, ale jak się w czwórkę na niego zaczaimy, to jesteśmy silniejsi. Pojawiła się kooperacja. Wzięli, przywalili mu w łeb i powiedzieli tak, pamiętasz jak tam kurde tutaj Tomkowi wybiłeś oko, to też teraz patrz, pach, nie masz oka. A fajnie jest? Nie, nie jest fajnie. I powstało oko za oko, ząb za ząb. I nagle ten gościu się nauczył, że nie fajnie mu bez oka i że bolało i że może już nie będzie tak wszystkim wybijał oczu, bo to nie fajnie jak się to jemu przydarzy. Potem pojawiały się kolejne, że tak powiem, oznaki człowieczeństwa, takie jak na przykład wprowadził je Chrystus. Dla mnie absolutny pacyfista, który wprowadził, zresztą nie on pierwszy i nie był wcale w tym taki wyjątkowy, bo taką filozofię mieli buddyści już. I wtedy pojawiły się takie rzeczy, że wiesz co? Wrogowi można wybaczyć. Wow! To było bardzo duże odkrycie. Niesamowite. I my jakby cały czas powiększamy nasz krąg empatii. Czyli tak jak najpierw trzymaliśmy... Ale uważasz, że jest wyższy poziom empatii niż śmierć Boga na krzyżu? To jest dla mnie w ogóle... Oczywiście, to jest dla mnie w ogóle jakiś totalny, beznadziejny wymysł. No właśnie. To jest w ogóle ale jakiś uważasz, kosmica... No stary, no okej, ale czy uważasz, bo jakby moje pytanie jest inne. Czy uważasz, że istnieje jakieś wyższe pojęcie? No jasne, ludzie, cała masa ludzi cierpiała 100 milionów razy gorzej. Wiesz, co się robi w Korei Północnej? Ale nie z perspektywy Boga. Nie z perspektywy Boga. Czyli że byli Bogiem Wszechmogącym w sposób niezasłużony jako Bóg, który może... Ale po co on to robił? Ja nie chcę, żeby on umierał na krzyżu. No ale żeby może się poczuć jak... I żeby stać się bliższym tym, którzy umierają w Korei Północnej, tak jak mówisz. No oni tam gorzej umierają niż on na krzyżu. Ale są... nie umierają z perspektywy Boga i nie wiadomo, czy to jest z różnych perspektyw umierają, generalnie z takich, że w Korei Północnej. I nie zdradzeni przez najbliższego przyjaciela. O, no to akurat to jest normalne w Korei Północnej. Po to, no, tak, się trafia do więzienia. Najbliższy przyjaciel. Potwierdzasz trochę moją teorię, że właśnie w ten sposób Chrystus stał się podobny do tych, którzy w jakichś cierpieniach umierają i umierali w historii świata. I to wszystko, o czym powiedziałeś, to mówiłaś o ludziach. Nie, totalnie nie potwierdzam tej teorii. I to teorii. Jest coś takiego jak pedagogika Boża. I rzeczywiście była ona dostosowana do tego, w jaki sposób ludzie patrzyli na świat. Nie byli gotowi jeszcze, żeby przyjąć tej prawdy o Bogu, który umiera na krzyżu. No niektórzy, może nawet i we współczesnym świecie, właściwie większość ludzi nie umie tego przyjąć. No i dobra. Odrzucają ten krzyż. Ale dlaczego mieliby tego nie odrzucać? Gdybym ja teraz przyjdzieć, powiedział, wiesz co, Kuba, właśnie to jest to ja wiary. Jestem Bogiem. Tak, jest wolna wola, stary. Nie, to ja jestem Bogiem. Nie, no spoko, jest wolna wola. Ale nie ma ale to nie ty pierwszy. Jest full ludzi, którzy uważają, że są no Bogiem. No wiem, i tak samo jednym z nich był Jezus, który niekoniecznie wcale tak uważał. Nie. Czemu? Nie, czemu nie spłycajmy? Słuchaj, przewodników duchowych, bo ja tak rozpatruję Chrystusa, jako przewodnika duchowego. Czy to są tacy ludzie, którzy mówią innym ludziom, co według nich
lepiej się sprawdzi w życiu. Wiesz, możesz sprowadzić. Ja jestem też taką osobą. Próbować go, nie wiem, uczłowieczyć czy cokolwiek. No, on sam się próbował uczłowieczyć według ciebie. Nie, bo ja uważam, że to jest totalnie prymitywny sposób myślenia. Ja uważam, że to jest wymyślenie historii, która po prostu ma na innych oddziaływać, bo jest fajną historyjką i zawsze to robiły religie. Nie jest żadna oryginalna religia chrześcijańska w tym, ani żadna inna. Zupełnie odrzucenie Boga, no albo w ogóle jakiejkolwiek religijności, jest czymś jeszcze bardziej prymitywnym. Nie, w ogóle to jest dopiero wiara. To nie, jest dopiero wiara. Nie, to jest w ogóle dramat. Nie, bo zauważ, a propos nawet tej sytuacji, w której jesteśmy. COVID w ogóle, te wszystkie i ludzie, teorie, w ogóle miliony teorii spiskowych. No i nie wiadomo w ogóle, co jest prawdą. Wiesz, na tym polega życie, Kuba. Nie wiadomo, co jest prawdą. Nie wiadomo, stary. I ludzie w tym zagubieniu, no nie wiedzą. W sensie, nie wiesz. Nie wiesz, co jest prawdą, nie wiesz, co jest dobre. Ale dlaczego prawdą miałaby być twoja prawda, którą nie wiesz, co jest dobre, mówiliśmy a propos właśnie, że nie ma w szkole etyki. No bo nie wiadomo, co jest dobre. Wszystko jest względne, stary. No tak, no wszelkie ale... Wszelkie prawo jest względne. No w tym właśnie, zagubieniu nie... dochodzi do dramatu, bo ludzie nagle, no, patrzą tylko i wyłącznie na siebie. W sensie są w stanie, no, odrzucić coś, co jest dobre. No bo wychowani zostaliśmy obaj jako chrześcijanie. Czyli to, że Pan Jezus umarł na krzyż, że Bóg umarł, że dobrze jest żyć, starając się naśladować. No tak, uważam to za tą kompletną tragedię, że w ogóle mi takie coś wyrządzono. A jaką byś miał taką teorię na swoje życie, w sensie... Po pierwsze, do żywiku dziecięcego... Jaką inną ideologię, nawet jeżeli byśmy to potraktowali, no, jako filozofię życia, jakiś program na przykład życia. Właśnie taką... A chrześcijaństwo jest takim programem na życie, stary. No na przykład taki program, żeby po pierwsze mieć własne przemyślenia i samemu być w stanie oceniać rzeczy dobre i złe. Ale to by było twoje, subiektywne. No i dobrze, i tak powinno być. Wielu kryminalistów w więzieniu siedzi przez to, że wydawało im się, że robią dobrze. Nie, im się nie wydawało, że robią dobrze. Wydawało im się, nie. Bo im było dobrze. No to im było dobrze, ale nie robili dobrze. No nie robili sobie dobrze. No. No. No ale to byś robił sobie dobrze, a nie obiektywnie dobrze. No nie, nie. Jeśli wcale nie robisz obiektywnych, nie, to... wcale nie. Ja na przykład, nie licząc na żadną nagrodę z tego, wykluczyłem z mojej diety mięso z powodu cierpienia zwierząt. Nie liczę na żadną nagrodę. No tak. Jem jeszcze ryby, które są dla mnie mniej rozumne i mają po prostu mniej nerwów, a może to jest debilska teoria i może ryb też nie powinienem jeść. Natomiast ja tego nie robię dla żadnego Jezusa, Buddy, ani Boga Słońca, ani kogoś tam. Czyli wedle przykazania? Nie, robię to... Jak siebie samego. Tak. Starasz się realizować to przykazanie. Tak. To mega, stary. No. Tak. No właśnie, no to nie chcę, niskie chrześcijaństwo. Tak, ale to może wynika tylko i wyłącznie z mojej bojaźni. Czyli próbujesz realizować wiarę jako czyn, ale nie masz w sobie tego wiary jako akt. Czyli się nie modlisz, ale starasz się być dobrym człowiekiem. No kogo się modlisz? Skoro nie wierzysz w Boga. To aktualnie do siebie. I nie wierzysz w Boga i modlisz się do siebie? Nie, ja chciałbym zostać Bogiem. I uważam, że sensem życia, jeżeli czyli Boga nie wierzysz w Boga. Czemu nie? No, znaczy, ani wierzę, ani nie wierzę. Poszukuję. O tak. Jestem agnostykiem tak zwanym. No. Czyli ja nie jestem ateistą. Jestem agnostykiem. Mhm. Ja mówię, nie wiem, poszukuję. Biorę pod uwagę różne aspekty. Chcę rozmawiać z różnymi przedstawicielami różnej moralności. Bardzo chętnie porozmawiam z buddystą jakimś, żeby oni mi przedstawili swoje różne teorie na życie, a ja z tych teorii wybieram to, co ja uważam za słuszne, a to, co uważam za otoczkę, bałwochwalstwo i w ogóle jakieś mitologie, odrzucam. Ludzie potrzebują strasznie do tego, żeby pewne rzeczy przeknąć dobrej opowieści. Jakby nasza wiara streszcza się najmocniej w osobie Chrystusa. Jakby, no, chodzi o to, żeby poznać Jego jako osobę, i poznać się też w ten sposób duchowy, to o czym mówiłeś. No, ale ty, Kuba, wasza wiara ma jeden wielki problem. Bardzo duży. Katolicka, no. Niechrześcijańska. To są dwie różne rzeczy. Tak, no. Znaczy nie dwie różne rzeczy. Dwie totalnie różne rzeczy. Tak, religia katolicka korzysta i ze Starego, i z Nowego Testamentu. W którym wizja Boga w Starym Testamencie jest dokładnie odwrotna do wizji Boga w Nowym Testamencie. Ale już tego dotknęliśmy, że to jest taka pedagogia Boża, że wiesz, no, ale jaka pedagogia Boża? No, to jest na ludzka, tamtym nie etapie sam Boża. Podałeś etapy rozwoju ludzkości, no i na tamtym etapie po prostu w ten sposób Bóg mówił, żeby mogli go zrozumieć. Dobrze, ale to czemu dzisiaj w ogóle się przytacza cokolwiek ze Starego Testamentu? To już jest nieważne, to już tak się nie powinno myśleć.
Jak możesz mówić, że Bóg jest miłością i przytaczać, nie wiem, historię Hiobową? No stary, Bóg tam nie jest żadną miłością. Bóg tam jest aroganckim, pozbawionym miłości bytem, który tak pragnie tej miłości, że rujnuje życie swojemu najlepszemu słudze w imię zakładu z diabłem, bo diabeł go podpuszcza, że to nie zrobisz, on ma wszystko dobrze, dlatego cię kocha, ale jakby nie miał źle, to, ale jakby miał źle, to by cię nie kochał. Na to łapie się Bóg, co w ogóle jest dla mnie jakimś totalnie w ogóle... Ja wiem, ale sorry, że ci wejdę w słowo. No nie ograniczaj Boga, bo to jest twoje pojęcie dobra i zła. A nie moje, to nie jest w ogóle moje pojęcie, to jest pojęcie Kościoła katolickiego. Nie, nie, to jest twoje pojęcie dobra i zła i generalnie... No, czy prawdziwa miłość i nasze życie ludzkie jest takie, jakby odnosząc do historii Hioba, że no nie zawsze jest wszystko idealnie i jakby prawdziwa miłość i prawdziwe takie relacje potwierdzają się wtedy, kiedy jest trudno. Kiedy nie, jest... słuchaj, to jest dla mnie żydowska przypowiastka, która ma na zadaniu zrobić, wprowadza patriarchalizm, bo w ogóle cała religia starotestamentowa jest mega oparta na patriarchalizmie, czyli na tym, że najstarszy gościu w rodzinie to po prostu co on nie zrobi i nie powie, to wszyscy macie zamknąć mordę i robić to, co on zrobi. To jest takie odniesienie, że tym, dlatego się używa takich słów kluczy, jak na przykład ojciec, gdzie właśnie to jest bardzo mocne słowo, które ma zobowiązywać do szacunku, do poddanności. Znaczy, tak dalej, generalnie tak cały czas obracasz się na poziomie jakby ziemi i ludzi, mówiąc o systemach, jakie panują wśród ludzi, no ale... o tym, czy panowały, taka była cywilizacja i tak było przed ileś tysiącami lat i tak ludzie sobie uszegregowali świat, bo ten świat dalej nie jest królestwem w Kościele. Bożym, bo ten świat nie jest królestwem Bożym. I jakby w kościele... Cześć, Kuba, że mu odpowiadasz nielogiczne rzeczy aktualnie na moje argumenty. Proszę cię, stary, no... To ja... są nielogiczne rzeczy, które ty mówisz. Ty się zostałeś nauczony w swoim seminarium wymigiwać się z odpowiedzi w sposoby nielogiczne. Nie, no czemu, stary, wiesz, ja mówię to, co uważam. No nie, ja, my mówimy wiem, że ja o tym, o czym naucza Kościół katolicki. Wiesz, dlaczego ja to zarzucam, że to jest bez sensu, słuchaj, a ty ja na wiem. Tym on mi odpowiada, ja wiem, bo to jest, nie jest Królestwo ty Boże. Ty wini, ja wiem. Ja wiem, o co chodzi, bo możliwe jest, stary, że my niby obaj mówimy po polsku, ale mówimy w dwóch różnych językach. No bo ja jestem wierzący i mówię ci z perspektywy człowieka wierzącego. I możesz to uznać, co ja mówię, za totalnie bez sensu. No wiesz, twoje historie, co będzie po śmierci, no też są dla mnie lekką abstrakcją. Albo jak mówisz, że ale ja się na nie upieram okaże, że Bóg ja nie jest wini. Ja nie stoję to i jest nie mówię, na Jezu, tak jest na bank. A wy stoicie i mówicie, tak jest, no Bóg, tak jest i inaczej nie jest. Nie, czemu? Ja wierzę, a nie wiem. No i tak właśnie, no nie, bo ta wiara sprowadza się do wiedzenia, no skoro wierzysz, nie, to wiesz. Wierzę, nie, nie wiem. No, no nie, wiara stuprocentowa to jest wiedzieć. Nie, nie. No ja wierzę, że ten mikrofon tu stoi i jak mi powiesz, Wini, wiesz, że ten mikrofon tu stoi, ale to się odpowiem, tak wiem, a ja bo nie, on ja tu nigdy stoi. Boga tak jak ciebie nie widziałem. Chciałbym mega go zobaczyć, ale nigdy go nie widziałem, ja wierzę. No. Naprawdę, wiara jest czymś innym niż wiedza. Co ty, stary? Jakbym, wiesz, jak ja chciałem go kiedyś zobaczyć w seminarium, jak święty Paweł najlepiej. No. Spać z jakiegoś konia, w ogóle oślepnąć. No nie, to nie. To wiara jest czymś zupełnie innym. Ja nigdy Boga nie widziałem jak ciebie. No, jak wiem o tym, że nie widziałeś, nie. Bo tego Boga, w którego ty wierzysz, ja uważam, że takiego nie ma w ogóle. Jest. I że to jest... No oczywiście jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę teorię wieloświatów kwantową, która zakłada, że każdą jedną rzecz, którą wymyśli ludzki umysł, jest. Dlatego również istnieje niebo myszki Miki, w której myszka Miki wymyśliła cały wszechświat, bo ja takie sobie coś teraz właśnie wymyśliłem. I dlaczego nie miałoby być nieba myszki Miki? Jeżeli, bo tak do tego się wprowadza. Kto ciebie nauczył? Bo jak mówisz, że was nauczyli katolików. No mnie też tego uczyli, ale ja w końcu zacząłem myśleć i zacząłem sam nad... Nie, no to jest tak samo nielogiczne jak kosmita, który wysłał swojego syna, żeby na krzyżu... No właśnie, tak samo głupia teoria jak głupia teoria o myszce Miki. Według teorii wieloświatów kwantowej obydwie te historie są możliwe. A jeżeli nie będziemy aż tak głęboko w to wchodzili, no to twój mit o tym, że kosmita, tu używam, że tak powiem wymiennie słowa Bóg na kosmita, z tego względu, że tak właśnie nieraz ludzie postrzegają Boga, jako jakąś totalnie osobę,
co jest w ogóle dla mnie totalnie prymitywnym założeniem, że tak sprowadzić do osoby. No, Kościół katolicki się tym świetnie posługuje, na witrażach, na wszystkim widzimy osoby i one symbolizują boskość albo Boga samego w sobie. Pod przykrywką Jezusa w formie Boga Ojca, czyli nie wiem, Jahwe, czyli starszego pana z brodą zazwyczaj i na przykład gołąbka. To jest tak samo personifikowanie w tym przypadku. To jest taka sama teoria, czemu nie miałbym myszki Miki spersonifikować jako twórcy wszechświata. Wiesz, jesteśmy tylko ludźmi i generalnie nasze pojęcie Boga, pewnie jak na końcu świata go poznamy, lub nie, lub na końcu naszego życia, to niekoniecznie, w sensie i tak nigdy nie będziemy w stanie naszym umysłem objąć tego, jak wielki i w ogóle jak jest i niesamowity jest Bóg. I to wszystko, o czym mówisz, jakby i tak to ograniczasz tylko i wyłącznie do umysłu. Skąd wiesz, że umysł... Ale do czego mam w ogóle ograniczać? Przecież nie do nogi. Przecież postrzegam świat umysłem, a nie nogą czy ręką, trochę umysłem, nogą też. Ale... My mamy jakby takie, no wiesz, dwa skrzydła. I a propos tego wszystkiego, co mówisz, to w ogóle jest u nas cała taka dziedzina teologii, to się nazywa apologetyka, nie? Odpowiadanie niedowiarkom i wkręcanie ich w naszą jazdę. Nie, no wiesz... Na tym to polega, no po to się to studiuje. Generalnie mogliby cię puszczać w seminarium tam na wykładach, jak tam wiesz. I tu patrzcie, jak sobie nie muszę odpowiedzieć. Ta. Czekaj, zatrzymajmy się tutaj. O, widzicie tutaj taki wywód. Na to wrzucimy takie uwrzutkę, że ty nie postrzegasz świata, tylko umysłem go postrzegasz, a my umysłem i wiarą mamy coś więcej. W tym momencie wprowadzamy go w pewien sposób w zakłopotanie. Nie, o cholera, ja nie mam wiary. Czegoś nie mam, co masz ty. Ale to ty może czujesz jakieś zakłopotanie. Ja tam się jaram, że ci mówiłem, że jestem człowiekiem wierzącym. No i... No nie wiem skąd to mam, stary. Wierzę, może... Ale ja Bogiem ci mogę powiedzieć, co to masz, bo się urodziłeś i tak cię zaprogramowali za dzieciaka. Nie, bo się modliłem, bo modliłeś się, bo cię zaprogramowali. Bo zachwyca mnie osoba Chrystusa. Ale nie urodziłeś się w tej chwili. Bo umarł na krzyżu, co jest w ogóle mega niesamowite, że jak to wielki Bóg umarł na krzyżu. No, dobra historia. Dał się ukrzyżować. I później w ogóle zmartwychwstał po trzecie. Świetna żydowska historia, żyć bardzo dobra historia. A mówisz o Kościele katolickim. Powiem ci jeszcze bardziej wykręconą rzecz, stary, a propos Kościoła katolickiego. My wierzymy, że podczas mszy świętej kawałek chleba zamienia się w ciało Pana Jezusa. No wiem, to już wasz kanibalizm jest totalnie zboczony. I to w ogóle te wszystkie rzeczy, które tam, o, bo wy w Kościele katolickim, to jak się wejdzie w to wszystko głębiej, właśnie nie tak głęboko jak ci, którzy chrzczą dzieci bezsensownie i tak dalej, tylko to naprawdę znaczy, głęboko. To oni nie wchodzą głęboko, tylko płytko. No właśnie, ale jak się w to wejdzie o wiele głębiej, czyli jakby te kwestie wiary, w co wierzymy, co jest w ogóle cechą charakterystyczną Kościoła katolickiego. Jakby się wejdzie w relację z Panem Bogiem, zaczniesz się zastanawiać, kim jest Bóg. Nie będziesz go spłycał do roli ludzi, do jakichś systemów politycznych i tylko przez pryzmat ludzi. No ale przecież właśnie wasza organizacja to właśnie robi. Spłyca go na każdym jednym polu. Gdzie? Pierwsze, bałwochwalstwo w kościele, wchodzisz, wszystkie rysunki przedstawione, tak to wygląda. Ale nie, to jest bardzo proste, mówiłem ci, tak jak być może masz w portfelu zdjęcie swojej mamy. To jest tylko zdjęcie, obraz. My nie czcimy obrazka jako obrazka, tylko czcimy tego, kogo on przedstawia. Nie no, generalnie to jest kultura, też mówiłem ci wcześniej, tak chodziło o to, żeby zrobić wrażenie na nowych ludziach, którzy jeszcze nie są wkręceni w całą tą bajkę. No, no jak nie? Stary, no zobacz, jak wystawne są kościoły. Dzisiaj ja wchodzę... Dzisiaj ja, wchodząc do kościoła, na przykład, nie wiem, katedry, kurde, nie muszę mówić o jakiejś, nie wiem, we Włoszech, czy Bóg wie gdzie, nawet piękna katedra, nieduża, w Kamieniu Pomorskim, koło Szczecina, bardzo ładna katedra. Wchodząc do tego, rozdziawiam ja. Mówię, ale budynek, ale wszystkie rzeczy. A co ja widziałem? A co miał teraz taki gościu, który gdzieś tam, nie wiem, pochodził z mojego miasteczka, wsi i przyjeżdżał do dużego i nagle widział taki budynek? No to przecież to jest statek kosmiczny by polotował. No, podobno raz Chiny miał też Judasz, nie? Bo on też miał pretensje i w ogóle ludzie uważali Chrystusa za żarłoka i pijaka i że w ogóle się dziwili, czemu on nie jest jak Jan Chrzciciel. No ale uważam, że chodzi to był fajny gościu Balagowicz. Poczekaj, chodzi o to, że te piękne dzieła sztuki, w ogóle to, co najcenniejsze w danej epoce historii, przecież to wszystko
to wszystko było umieszczane w kościołach i jakby na cześć Pana Boga. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie, to jest jakby pomnik. Że Kościół miał szmal i mógł zapłacić szmal artystom. Ja już Ci to mówiłem a propos mojej mamy, że też kiedyś miałem taką sytuację w życiu. Mówię, ty mama, czemu Ty w ogóle chcesz kupić do kościoła monstrancję, skoro jest drugi syn, to było po śmierci mojego brata, a skoro jestem ja, no mam swoje potrzeby i to jest bez sensu, tak jak Ty mówisz, wyposażać kościół w jakieś drogie rzeczy. A moja mama, no jako też osoba głęboko wierząca i tęskniąca za moim bratem, ze swoim synem, powiedziała mi, że ona chce oddać pieniądze Panu Bogu. I ludzie... No nie dała jej Pani Bogu, tylko ludziom. Bogu. Nie, dała go ludziom. To jest kwestia wiary. Monstrację zaniosła do kościoła, nie, tam w której jest Pan, są ludzie. Tam jest Pan Bóg i to, o czym mówiłem, że w kawałku chleba jest prawdziwy Bóg. My w to słuchaj, bierzemy. To ja Ci powiem inaczej na to. W religii katolickiej zdejmuje się kapelusz, jak się wchodzi do kościoła. No tak. Czemu? No bo taka jest kultura. Ale czemu? No z szacunku, tak jest przyjęte. Bo tam jest Bóg. No? Jest no z szacunku, tak. Ale przecież Bóg jest wszędzie. To w ogóle trzeba by było chodzić bez kapelusza. No w domu generalnie też jest stole w Polsce. Nie, my się w kapeluszu. Twoja chata, no i spoko stary, no ale... Dlaczego w ogóle jakiś byt, który stworzył wszystko, czarną dziurę, 400 milionów razy cięższą niż nasze Słońce, które jest w naszej galaktyce, czemu ten gościu miałby w ogóle się interesować, czy ja ściągam jakiś kapelusz, czy nie? Generalnie wydaje mi się, Ty wini to wszystko, co mówisz, to się jakby... No jesteś cynikiem. Nie, jestem... Okej. Okay. Jesteś cynikiem i we współczesnym świecie, powiem Ci, mega fajnie, stary, być cynikiem. Pewnie masz dużo fanów, by się ludzie jarali. Kurczę, no nie. Stary, wyrąbane na wszystko. Generalnie... Ale jak wyrąbane na wszystko? To nie jest wyrąbane na wszystko. Ja analizuję rzeczy, do mnie dociera wiadomość, ja ją analizuję. Ale wyrąbane się to do tego, sam nawet wspomniałeś, że być może wini jest Bogiem. Nie. Ja Ci powiedziałem, że chciałbym być Bogiem i że na przykład jak miałbym sobie stworzyć jakąś teorię sam, o której bym myślał, to na przykład bym myślał o tej teorii, gdzie od zera do milionera, czyli od totalnie zerowego prawie organizmu, który tylko walczy o przetrwanie, do organizmu takiego jak nasze, które już... rozpatrują rzeczywistość, którą zastały, do może jakiegoś organizmu, który wszystko ogarnia, czyli właśnie Boga. No właśnie. I to jest podróż. No to może tak. My jesteśmy taką podróżą. I może kiedyś ja się z tym wszechobecnym bóstwem, czy jak to tam sobie nazwiesz, scalę i będę jego całością i będę Bogiem. Ty, dokładnie. W sensie, no będziesz jakby... No, właśnie chodzi o to, żeby szukać, żeby i pytać. I to by było fajne. Tego czegoś... Ale wy nie szukacie, nie pytacie, wy wszystko wiecie. Nie. No tak, no. Proszę. Ty no też wszystko wiesz, stary. Masz jeszcze... Nie, nie wiem. Mam teorii, a ty mówisz, tak jest. Nie, to jest różnica. Ja mówię o to, w co ja wierzę. Nie, że tak jest, stary, i masz być taki sam jak ja. No, nie no ale no nie, no słuchaj. Kościół cały czas mówi, tak jest dobrze, tak jest źle. Nie, cały czas mówi, kochaj bliźniego swego, kochaj Pana. Nie, Boga proszę Cię, bardzo rzadko kochaj to Boga mówi. I bardzo rzadko to mówi. Chyba nie oglądasz księży w telewizji. Ja czasami wysłuchaj, oglądam. Stary, no i to jest w ogóle kolejna beka. No. No bo oglądasz księży w telewizji i generalnie zawsze mówi się, a propos kościoła, księży, w kwestiach instytucji. Nie mówi się o Bogu. Na przykład zobacz, jakie jest najbardziej, tak, jakie jest najbardziej zakazane słowo w radiu. Jezus. Nigdy nie usłyszysz w RMF FM i tak dalej, Jezus. Nie, tam za usłyszysz człowieku. Częściej niż, na pewno nie, kurwa nigdy. Usłyszysz rzadziej no, niż częściej, Jezus. Stary. W RMF FM? No proszę Cię, po angielsku normalnie nigdy. Lecą, stary. A po angielsku no, ale... to jest... A po angielsku... Jak ja bym powiedział Jesus i tak dalej, stary? Nie, bo po angielsku to jest co innego. To jest kolejna kwestia, bardzo ciekawa, się, która mnie interesuje. Że przekleństwa częściej usłyszysz, naprawdę, wiesz, mi Cię wypikują coś, ale Jezus, nigdy. Nie. Przekleństwa nigdy nie zagraniczne usłyszysz. Nie, stary, to jest tak dlatego, że jesteśmy niewolnikami, ale... którzy się wstydzą naszego własnego języka. A bo jeszcze Ci powiem jedną ciekawą rzecz. Idę sobie, stary, kiedyś przez Warszawę, w sutannie, nie? Idę sobie, nagle podjeżdża gościu taksówką, zadał sobie dużo trudu, żeby zjechać na pogórze. Odkręcił szybę, taka mała główka i ty czarny pedofilu, to jest głos tam i tam dalej, nie? I patrzę, w ogóle to też było, że akurat w lewej ręce miałem ogryzek, nie? No i tak już, no ale no, tyle lat ja już w seminarium, no jako ksiądz i mam sobie tą refleksję, bo za dawnych lat to bym przycelował ogryzkiem, ale zobaczyłem, jeszcze zobaczył, że ja już tą rękę tak,
ale jakoś na szczęście mnie Pan Bóg uchronił, że wręcz odwrotnie, jeszcze w myślach pobłogosławiłem, no jakoś, pewnie jakiś skrzywdzony człowiek, wiesz, że na tyle nienawiści, żeby zjechać i kogoś bluzgać. Bo czy Ciebie wybluzgał, czy mnie? Chociaż łatwiej ostatnio się bluzga księży, to co mówisz w telewizji, nie? Łatwiej się nienawidzi. Bo to jest zawsze ja uważam, że i tak stary, dalej jest, tak jest. Prokatolicka tak samo... telewizja, no nie? Nie, ale no, jakby spoko. Ale TVP nie jest prokatolickie, błagam Cię. No, nie wiem, ale no... No, ja wiem, no jest. Że jest? No tak, no przecież nasz rząd jest prokatolicki. No dobra, ale jakby bo, chodzi o to, że jest taka, ludzi jest, taka, do głosowania jest taka atmosfera, stary, w dobrym tonie jest być antyklerykałem w niektórych tutaj, wiesz... hipsteriackich środowisk. Nie, w ogóle tak nie uważam. Znaczy, wiesz co, że powiem ja inaczej, ja nie znam hipsteriackich środowisk i nie znam całej masy różnych środowisk. Poruszam może, się w jakiejś rozmawiam. Grupie ludzi i jak widać poszerzam ją chociażby przez moje rozmowy i ja jestem bardzo, Fox, jestem bardzo, że tak powiem, pozytywnie nastawiony na argumenty, tylko muszę mieć argumenty, a nie zamknięcia takimi prostymi rozwiązaniami. A to wszystko kwestia wiary. Dziękuję, do widzenia. Szachmat. Skurwysyny. Ja wiem, przepraszam. Wiesz, ja kiedyś miałem też taką rozmowę właśnie tu, żeśmy wspominali z moim koleżką Stałem, nie? Może nie? Też go może znasz, no i... Nie znam, to znaczy wiem, kto to jest, ale nie znam go osobiście. I generalnie, tak naprawdę, wiara sprowadza się w gruncie rzeczy do prostych rozwiązań. Albo wierzysz, albo nie. Bo można oczywiście budować teorie. Ja też jestem człowiekiem refleksyjnym, się nad tym wszystkim zastanawiam. Nie jest, że jestem jakimś typowym troglodytą, wiesz, że wyrąbane, bo jestem wierzący i koniec, kropka. Przepraszam, muszę spojrzeć, czy się nagrywa dobrze. Ale stary, no ale, ale po prostu tak naprawdę jest to prosta definicja. Po prostu wierzę. Mam to coś. Już chyba za długo gadamy, nie? Nie, wiesz co, mam nadzieję tylko, że się nagrywa. Ty, wiesz co zrobić? Ty, ale wiesz co, nie zdobędziesz lajków. Zobaczcie, jakie my ciężkie tematy. Słuchaj, akurat założę, że zdobędę to po pierwsze, po drugie nigdy w życiu... Mam nadzieję, że mi ludzie... Słuchaj, ja dopiero od niedawna odkryłem, że są jakieś lajki. Wiem, że możesz to nie uwierzyć, ale ja wiedziałem, znałem to pojęcie od lat. Natomiast dopiero od niedawna strzeliłem, że tam gdzieś pod spodem jest jakieś takie gówno, które... Ja jeszcze nigdy nie dałem żadnego lajka, bo jakiś tam antyl, tym bardziej antyl. Bo nikogo nie lubisz. Nie, tym bardziej antyl. Żart, żart. No bo co miałbym stary? Żart, poczekaj chwilę, na chwilę sprawdzę tylko, czy się nagrywa dobrze. Dobra, zasuwają sekundki, zasuwają. Dobra, małe problemy techniczne, ale wracamy. Jeszcze duże testy mi dzisiaj czekają, jeśli chodzi o to. Generalnie, w ogóle jak masz takie głębokie rozkminy, to wiesz, są jakby ludzie w kościele, którzy mogą ci to jeszcze piękniej naukowo wyjaśnić i tak dalej. Ja jestem zwykłym wierzącym typem, gdzie ja realizuję swoją wiarę i doświadczam Pana Boga jako ksiądz, czyli mogę być bardzo blisko Pana Boga. No i mam taką zajawkę na hipko, bo nie uważam, że jestem wybitnym moralistą, wybitnym biblistą, na tyle wybitnym, na ile znam moich koleżków, którzy studiują w Jerozolimie jeszcze do końca, jakby zgłębiając poszczególne fragmenty Pisma Świętego. Znam koleżków, którzy pewnie wiedzą jeszcze więcej, wiesz, ale ja mogę się zdefiniować na pewno jako osoba wierząca. Słuchaj, mam parę pytań od mojego kumpla do Ciebie. Spoko, stary. Bo ja widzę, że my się w pewnych rzeczach nie dogadamy, bo w takim sensie, że ogólnie chcemy dobrze obydwaj, to tam wiadomo, ale wszyscy są dobrze, nawet ci, co są niedobrze, uważają, że są dobrze. Także żadna to wyjątkowa sprawa. Natomiast pytania. Gdyby nie było Kościoła katolickiego, czy widziałbyś jakąś inną organizację, w której mógłbyś się spełnić, czyniąc dobro? Ale pytanie jest czysto teoretyczne. Tak. Czy widzisz jakąś teraz, pomijając Kościół katolicki, inną organizację, Kościół, organizację, nazwij to jak chcesz, w której mógłbyś się spełniać? No oczywiście. Jak? W ogóle... No wszelkie działanie ku dobru, cokolwiek dobrego robimy, niekoniecznie robimy. Ale chodzi mi o nazwanie konkretne. Jakby Kościół katolicki, jakby skutkiem wiary, to są jakieś dobre czyny, dobre uczynki, uczynki miłosierdzia. Mhm. Najpierw Kościół jest wspólnotą, w której doświadczamy relacji z Panem Bogiem i z tego ma wynikać dobro. A to dobro jest realizowane w różnych instytucjach. Trzeba być dobrym dla drugiego człowieka przede wszystkim, dla zwierząt, to jakie, dla całego świata. Jakie fajne byłyby inne instytucje? Wymieniłbyś jakieś? No pewnie.
No wśród bezdomnych, wśród ludzi potrzebujących, chorych. Ale to nie instytucje, ty cały czas wymieniasz problemy, a ja się pytam o instytucje. No to w szpitalu, to przede wszystkim w szpitalu, okay. Na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu w szkole, żeby tych dzieciaków coś im przekazywać dobrego, żeby wychowywać na porządnych ludzi. W ogóle taki bardzo duży wymiar tego, żeby być dobrym i wielka odpowiedzialność, to jest też w rodzicach. Bo właściwie dzieci są odzwierciedleniem swoich rodziców. Tylko niestety rodzice bywają do kitu często. No więc jest bardzo dużo takich instytucji. Właściwie można by tutaj wymieniać różne. Okej, okay, no to mnie właśnie interesowało. A znasz na przykład religię, którą mógłbyś stwierdzić, że jakaś inna religia całkiem do ciebie trafia? Mniej niż katolicka, ale to jest całkiem blisko. No, odpowiedź cię pewnie nie usatysfakcjonuje i możesz zareagować jak jeden z moich uczniów, który powiedział, myślałem, że ksiądz jest fajny, ale generalnie wszystkie te, które mają jak najwięcej wspólnego z Chrystusem i to są religią katolicką. Na przykład islam, tak? No pewnie część prawdy jest w islamie, no, ale no owoce to widzimy, a poza tym no w islamie wierzą w Mahometa, a nie wierzą w Jezusa. Nie, ale tam jako prorok się przewija Jezus. No być może. Tak, nie jako Bóg, tylko jako prorok. Tak, jak zresztą ja akurat postrzegam Jezusa. Jako nie, nawet nie proroka, przewodnika duchowego. No ale to gdzieś tam piraz drzwi jest blisko. Dobra, a drugie. Widziałeś stand-upy George'a Carlina? Nie. Nie? Musisz je obejrzeć, nie będę nic o tym mówił. Wpisz sobie George Carlin i poglądaj jego stand-up. A o co tam mniej więcej chodzi? No, bardzo dużo o religię też. No, pewnie w jakiś kpiący sposób. No, to ma ale no, bo to jest jakby... Nie, to nie jest trendy, po pierwsze, bo on nie żyje od 10 lat. I robił to bardzo dawno temu, kiedy może to było mniej trendy. Nie, to po pierwsze. Jakby ta... Druga rzecz jest taka, że on bardzo dużo daje do myślenia. Jego stand-upy, oprócz tego, że są żartem, to są jakimś głębokim zastanowieniem się nad wieloma problemami. Polecam, żeby sobie obejrzeć. Są bardzo śmieszne poza tym. George Carlin, gościu się nazywał, jest jednym z moich ulubionych stand-uperów. Następne pytanie. To są pytania tego mojego kolegi Bakiego. Pozdrawiam. Czy nie uważasz, że religia chrześcijańska, katolicka mogłaby sobie znaleźć lepsze logo? Chodzi ci... Generalnie, generalnie właśnie według mnie, bo kiedyś słyszałem taką teorię, że Kościół mógłby zadbać o PR, właśnie tu użyłeś słowa logo. Nie, no Kościół dba o PR zawsze. Nie, dba o chyba PR taki i to jest jakby normalne. PR. Bo już od czasów, kiedy Jezus był na ziemi, apostołowie też mieli do niego pretensje o krzyż. No bo dlaczego on umarł na krzyżu, a nie został jakimś wielkim królem i im nie dał królestwa i bogactwa i sukcesu tutaj totalnie na tym bez świecie? Sensu. Totalnie w trudny sposób. Nie bez sensu, bo to jest dla mnie cały sens życia właśnie w krzyżu i w tym, że no jest dla mnie to taki charakter doskonały. Ciekawa historia po prostu. No i to jest w ogóle wyjątkowe też w chrześcijaństwie, że to jest jedyny Bóg, no, ale jest wiem, ale... człowieka. Dobra, jedyna jakby emanacja. Jest tyle fajnych, pozytywnych rzeczy a propos postaci Chrystusa, fajnych różnych słów, które nie wiemy, czy on wypowiedział, znaczy ja nie wiem, czy on wypowiedział, bo mogli wypowiedzieć ludzie 200 lat później, pisząc Biblię, przecież Biblia się zmieniała cały czas przez szereg lat. A to jest teoria New Age'owa, już to co mówisz, bo... Ona się nigdy nie zmieniała. Pierwsza została napisana i nikt nie zmienił. Ten New Age, nie? Czyli, że w każdej religii jest część prawdy, że dobrze wyciągnąć te fajne rzeczy, czyli te przyjemne. A New Age to jest coś, co się nie podoba Kościołowi katolickiemu? Nie, New Age to jest beka, stary, bo to jest nic. Nie, to jest tak jakbyś robił hip-hop pomieszany z popem i z wszystkim, tak naprawdę jest to jakaś papka, stary, nic, nie? Nie. Coś, no jedno, czy no, to tak jest takie miałkie. Nie. Ja uważam, że miałkie jest to, co ty przedstawiasz. No... Generalnie nie jest to wejście znaczy, w błędzie. Przepraszam, nie mówię jest, właśnie jest. To, ktoś co, mówi, ktoś to mówi, jest że... szukanie, a ty mówisz, znaleźliśmy i tak jest na pewno. Nie, no a propos szukania, ja jakby się tym dlatego ci mówię, że jest New Age. Znam New Age, doskonale stary, no bo... Ja nie znam na przykład, ale jak no, mówisz, ale, generalnie ale wiem, jest że to jest to jeden z wrogów Kościoła katolickiego. Nie, jest to beka, no bo no, generalnie... No nie beka, no, przecież słyszałem masę razy. Już mówisz a propos krzyża, że krzyż jest czymś trudnym, ale ja właśnie tam poznałem Pana Jezusa. Nie, mówię, czy to nie jest negatywne logo.
Gdyby na przykład dzisiaj może umarł po ludzku, na... Patrzeć po ludzku, patrząc po ludzku, tak, i zobacz, że z krzyżem najbardziej ludzie walczą. No, jak walczą? W sensie chcą go usunąć. Że co chcą usunąć? No tak jak ty mówisz. No, że to jest fatalne logo, że lepiej może by było bez krzyża. No nie, no, jest takie logo, no na przykład gdyby dzisiaj był, powiedzmy, Chrystus i umarłby na krześle elektrycznym, to później byśmy sobie krzesełka elektryczne na łańcuszkach nosili? No pewnie tak, gdyby tak umarł. No gdyby to był charakter... Takie kogoś... logo ma wytwórnia Death Row miała. Być może, ale to no. Nie jest logo, bo już mówiłem, że to nie jest logo. Jest. Krzyż. We wszystkich pojęciach, czym logo jest, to jest właśnie logo. Zależy jakimi... Logo jest czymś komercyjnym i tak dalej. Nie, nie musi być komercyjne. Tym przedmiotem jednym, jedynym z Golgoty, na którym Pan Jezus oddał życie i przez krzyż jest zmartwychwstanie. I są też te takie trudne sytuacje życiowe, których między innymi sam doświadczyłem i każdy człowiek czasami doświadcza, gdzie przez to Bóg jest nam bliższy, że właśnie w ten sposób zbawił świat, w sposób doskonały. Ja nie wiem, po co miał zbawiać świat i w ogóle nie rozumiem teorii grzechu pierworodnego, no który jest totalnie bezsensowny. Co jest w ogóle grzesznego w tym, że rodzimy się tak, jak się rodzimy, czyli w sposób ohydny. No wiesz, no, wychodzi z kobiety, to no wszystko tak. Leci i tak dalej. Słuchaj, wiesz co, ja ci powiem, przepraszam, teraz będę cyniczny. Ja no mam. Ale do początku jesteś cyniczny. Nie, w ogóle nie jestem. Mam jedną teorię na wiarę w Boga. No wiesz to... jaką? Jedna rzecz mnie przekonuje do Boga takiego, jak trochę katolicki Kościół przedstawia jako prawie postać. No. To jest to, że odbyt leży tak blisko na rządów rozrodczych. I tego nie mów, bo to jest dotyka totalnie... rzeczy ważnej. Na przykład jakbym mówił, nie wiem, o twojej dziewczynie, albo o wartości dla ciebie bardzo ważnej. No. No wiesz. Ale czemu mam o tym nie mówić? No, o tym mówię. To jest dla mnie tak... zabawna nie, rzecz, nie, nie, nie. Żebym stwierdził, że Bóg ma poczucie tego humoru. Nie, tego nie mów, bo generalnie... Ale Kuba, no ja mówię co ja chcę. Ja wiem, ja Kościół wiem. Wiele razy chciałby, ja żeby coś ludzie nie mówili, no a nie, przychodzą ja ludzie, no, którzy no, to mówią. Ale no. Jakby, żeby uszanować też, no wiesz, to kim ja jestem, w no sensie dobrze, ale ja przekonań. Ciebie nie wyzywam. Wiem, ale no, w sensie... To, w co ty wierzysz, jest rzeczą, ale jakby z której zawsze, ja się totalnie jest, nie zgadzam. Jest, no. Ja wiem, ale jest taka... jest. Jakby już też element już abstrahując od religii, ale jakby to wychodzi od religii, nie czyń bliźniemu, co dla ciebie niemiłe, nie? Czyli... W pewnych rzeczach tak, natomiast no. W sytuacji dyskusji i to wiesz, zawsze można powiedzieć, że niemiłe jest dla mnie... Ja wiem, ale jak ktoś... Jak mi ktoś jak robi zaszczyt... Jak zaczniesz się naśmiewać, nie? Na przykład nie. Jak zaczniesz się naśmiewać... Ale ty, Kuba, jesteś, nie wiem, ty i twoja rodzina, coś tam, nie? Ale słuchaj, śmiech to jest dotyczy... wspaniała rzecz. Nie, spoko, stary, ale nie kosztem kogoś. Ale nie kosztem kogoś. Śmiech jest zawsze kosztem, nie kosztem kogoś. No, ale to widziałeś jeden stand-up, który nie jest kosztem kogoś? No to nie wiem, czy ja bym tu na wózku miał i ze mnie bekę, stary? Jakbyś ty umiał się od tego zdystansować, a to miałoby jakiś cel... No byś wyczuł, że może umiem się zdystansować. No nie, no słuchaj, jest na przykład chłopak, który się batyluje w Szczecinie, właśnie no, jest na wózku. No. No. No i na przykład on mówi normalnie, ej, to jest batel, jedziemy się. To jest batalinne nastawienie. No, no właśnie, więc dlatego ci powiedziałem, w zależności od sytuacji. No, no. Nie naśmiałbym się z kogoś, no. Bo jest na wózku, ale w zależności od sytuacji mógłby być taki żart. Jest taka teoria komedii. Komedia to jest tragedia plus czas. Znasz pewnie tą teorię. No i tak faktycznie jest. W momencie, jak się zdarzy jakaś tragedia, ktoś umrze, nie brechtamy z tego, ale po jakimś czasie zaczynamy z tego się śmiać, z tego tytułu, żeby rozładować tą tragedię, bo życie jest tak ciężkie, tak tragiczne i kończy się śmiercią, po której ty zakładasz, że wiesz, co będzie, większość ludzi totalnie nie wie, co będzie i po prostu ludzie są tym przerażeni, dlatego wymyślono coś takiego jak śmiech, żeby sobie trochę ulżyć z tego, żeby pobretać. No, wiecie co było fajnego? Zleciał z okna, chociaż śmiesznie leciał. No. No. Spoko, stary. No, generalnie bardzo miło u ciebie gościć, bo jesteś wygadanym typem i te wszystkie teorie jakby trzymają się kupy w pewnym sensie, stary. No i widzę, że taka... Twoja się nie trzyma. Moja się no, chcesz, a bo ja może emonologicznie gadam i no wiem właśnie. Jestem przymulającym zgadki, jestem ciężki, trzymam. Nie, jesteś, stary. Nie, jesteś ale, fajnym rozmówcą. Ale powiem ci, że no jakby
No, ja mam ten skarb w swoim sercu, skarb wiary, jestem wierzącym typem, jakby moją motywacją, po części nawet to, że zostałem księdzem, to jest jakby po części, że jestem jakby nie z tego świata. W sensie jest tak, mam zupełnie inny tryb życia. Nie, cały czas poczucie, że jestem nie z tego świata. No i jakby moją główną motywacją w życiu jest jakby poszukiwanie Pana Boga, w sensie Jego śladów, kim jest, odkrywanie Go na modlitwie, cała ta sfera duchowości. Dlatego ja tu chodzę w czarnym i lubię chodzić w czarnym, to jest w ogóle mój ulubiony ciuch, sutanna. Mhm. Kiedyś bekę mieli, że może by to prosto wypuściła linię sutan, jak miałem swoje. Mhm. No, ale dlatego chodzę w czarnym, bo właśnie jako taki symbol tego, że no jakby liczy się duchowość. I ja staram się to zbudować, w ogóle walczę o Pana Boga, o swoją wiarę. No i polecam wszystkim bycie wierzącym człowiekiem i wiarę w Chrystusa. Nie ja wiem, jakie są poszukiwanie. To prawda, ja też. No ale nie, jakby nie zatrzymywanie się, nie zatrzymywanie. Wiara nie jest poszukiwaniem. Jest. Wiara jest. No, wiara jest w ogóle poszukiwaniem, tak jest. Jest najtrudniejszym poszukiwaniem, bo dotyczy bytu i absolutu, którego właściwie nie sposób poznać do końca i nigdy wystarczająco. Kiedyś jeden z filozofów mówił, że to jest poszukiwanie czarnego kota w pokoju bez okien. To jest mega trudne. No bo tak naprawdę mówię o Bogu, którego nie widziałem jak Ciebie i opieram się na tym, że wierzę. I wiara jest taką rzeczywistością. Jeżeli Ty nie masz wiary, jesteś niewierzącym, no poszukującym. No to jakby jesteśmy w dwóch różnych sytuacjach. No. Wiesz, ja wierzę i szukam jakby argumentów, dlaczego wierzę. No, czyli stosujesz tak zwany wishful thinking. Robisz założenie. Whatever, stary. Robisz założenie i tak bardzo chcesz, żeby to założenie się spełniło, że znajdujesz jak najwięcej argumentów na to, że masz rację. Natomiast to jest pierwsze. I nie znalazłem argumentu, żeby odrzucić. I to jest pierwsze. Błąd w doświadczeniach na przykład fizycznych. A to tylko są doświadczenia fizyczne. Nie tylko. Mówi się, że tylko, nie tylko, tylko rzecz to jest, która... Co ma do doświadczeń fizycznych? Bardzo dużo. Fizyka kwantowa, o której wspomnieliśmy, bardzo dużo ma wspólnego z doświadczeniami z duchowością. Oczywiście, że tak. Wielu fizyków kwantowych... W jakiejś tam części może mieć, ale nie... No, w podstawowej części. W części wolnej woli. No tak. Bo no, fizyka kwantowa zakłada w pewien sposób wolną wolę. Jak dobrze się temu przyjrzysz. Ja nie jestem fachowcem od fizyki kwantowej. Ja totalnie jestem idiotą. Jakby tu siedział fizyk kwantowy, to by mnie wyśmiał. No tak, ja natomiast chodzi o taką rzecz, że jeżeli masz proste założenie, czy Bóg wszystko wie? No pewnie, że wie. Bo no to jeżeli wszystko wie, że jest Bogiem, to wie o wszystkich Twoich grzechach, które zrobisz i o tym, czy będziesz finalnie dobrą, czy złą osobą. Jeżeli miałby być faktycznie tak jak w Biblii, ocenianie później Ciebie, to on właściwie jest takim śmiesznym malarzem, który se narysował zielony obrazek, a potem stwierdził, że nie lubi zielonego, więc go spalił. Nie, no więc jest takiego... Bo on wszystko wolną wie. Nie mamy wolnej woli. Jeżeli założenie wolnej woli wyklucza przez Boga wiedzenie wszystkiego. Nie jesteśmy zdeterminowani już do jakiegoś tam losu. No jesteśmy, jeżeli powiedziałeś przed chwilą, że Bóg wszystko wie. To oznacza, że jesteśmy zdeterminowani. Ale jednocześnie szanuje naszą wolną wolę. To nie jest tak, że... No nie, to są dwie rzeczy, Kuba, które się logicznie totalnie wykluczają. Właśnie a propos wolnej woli, w tym jesteśmy podobni do Boga. To jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, że mamy... W takim razie Bóg nie może wiedzieć wszystkiego. Wie wszystko. No to jak wie wszystko, to nie mamy wolnej woli. Są dwie rzeczy, proszę Cię... Ale czemu ograniczasz Boga i wolną wolę? Mamy wolną wolę. Bo jeżeli wiesz wszystko, to wiesz, co się wydarzy. A to znaczy, że jeżeli to się wydarzy, to już jest z danej perspektywy... To już jest zdeterminowane wtedy, no. Ty, naprawdę byłbyś stary kozacki, musiałbym wrócić do w ogóle wykładu z determinizmu, ale też mieliśmy to zdefiniowane. Teraz się tego nie powtórzę. Zapomniałeś no, tej... No, nie, no stary, bo mógłbym udawać, że wszystko wiem. No wiesz, niektórzy księża, czy tak jak mówiłeś, oni wszystko wiedzą. Ja możliwe, większości. Że da się to jakoś tam logicznie wyjaśnić i tam później jak będą mnie teolodzy oglądali, nie wiem ile masz widzów, teologów, ale być może masz nawet dużo. Nie mam żadnego pojęcia. To nie ci, którzy będą mieli ze mnie, albo właśnie ci, którzy będą mieli ze mnie bekę. To na pewno są wybitni teolodzy i będą ze mnie to cisnąć. To są specjaliści w tłumaczeniu rzeczy, które są nie do wytłumaczenia. No.
Dobra, a zapytam cię inaczej. A co sądzisz o teraz papieżu aktualnym, Franciszku? No mega spoko, no, to jest... Bo na przykład bardzo dużo część kościoła, ja słyszałem słowa, że to jest w ogóle wysłannik szatana. No właśnie, i jakkolwiek próbujesz jakby zdefiniować naszą wspólnotę, jesteśmy bardzo różnymi ludźmi. Nie da się komuś narzucić. Spoko, mogą tak mówić, nie? No ale to jest głowa kościoła. No i jeżeli oni się uznają za kościół katolicki, i to jest bardzo taka radykalna, prawa strona, to są tacy w ogóle katolicy, czy oni są turbokatolikami, mądrzejsi od papieża. No. No proszę. No, ale takie są głosy. I jak już też między innymi mówiliśmy, u nas jest trochę, jeśli chodzi o te takie struktury ludzkie, trochę jak w wojsku. No i... Dlatego w ogóle tak długo przetrwaliście. Nie wydaje mi się. No właśnie dlatego. Nie wydaje mi się, no i tu cały czas jakby schodzimy do tego poziomu czysto ludzkiego, którego chciałbym uniknąć, bo dojdziemy do wielu kłamstw na temat Pana Boga. Kolejna cwana sztuczka na to, żeby wymigiwać się z tematów. Mnie bardziej interesuje Bóg i tego nie usłyszysz nigdzie, w żadnej przestrzeni medialnej, czegokolwiek, żeby ludzie mówili o Bogu, a nie o innych ludziach. Właśnie my mówimy. I próbowali, no właśnie tak, no bo no to jest właśnie spokój. Są przestrzenie, są, w których można usłyszeć. Niewiele. Słuchaj, to są dla mnie najbardziej fundamentalne pytania. Ty, mówiliśmy, znaczy, kiedy też wspomnieliśmy o tym właśnie koleżce o Tau. Kiedyś słyszałem od takiego typa, gdyby Tau był normalny, przestał rapować o Bogu. Człowieku, tyle hajsu można by było zarobić, bo on jest dobrym raperem technicznie. No, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest wybitny. No nie jest, no spoko stary, jakkolwiek byś go zdefiniował, ale znałem typa, który twierdził, że on jest wybitny, nie? I w ogóle się nim jarał mega. Ale gdyby on nie był na tyle wykręcony i nie mówił o Bogu, byłoby dużo więcej hajsu. Nie, ja myślę, że akurat miałby... Bo temat Boga... Ja myślę, że bym miał mniejszą popularność. Bo temat Boga nie jest zbyt taki fajny i tak dalej. Jak nie jest? Słuchaj. Albo można pociskać z wiary, wtedy jest fajny, albo z ludzi wierzących, bo też nie z wiary, bo jakby ludzie nie przechodzą na ten pułap wyżej, czyli rozmawiają o właśnie o Chrystusie. Słuchaj, ale to jest normalne, że ciśnie się z pewnych rzeczy, które uważa się za niedorzeczne. Ja uważam całą masę rzeczy, które ty reprezentujesz, za niedorzeczne. To prawda. I mam prawo z nich nawet, jak to powiem popularnie, cisnąć bekę. Czemu nie? Co jest w ogóle za okropną rzecz. W wymiarze ludzkim, ale nie w wymiarze Bożym. Ale co to znaczy? No, nawet wiesz, że instytucja, organizacja, księża, ksiądz XY. No nie, cały wymysł. Ksiądz Y coś zrobi stary w Krośnie czy coś i to wszystko później... Ale już nie mówię o tym, co w Krośnie zrobi ksiądz Y, tylko na przykład, słuchaj, no kolejny duży problem to jest to, że nawet w swoich podstawowych założeniach Kościół nie jest jednomyślny. Słyszałem teraz audycję z księdzem, starszym gościem w radiu Tok FM. O. Bardzo fajną audycję. Tak, tam są fajni księże, no. Nie wiem, słuchaj, tak, ten gościu był... Tego ten, szkoda, myślałem, że ksiądz jest... Ten koleś, bardzo ciekawy sposób, akurat gadali o homoseksualizmie i środowisku LGBT, teraz taka nazwa na to. Generalnie o homoseksualizmie, czy męskim, czy damskim. I on krytykował słowa teraz jakiegoś księdza, który wypowiedział się takimi tam z tymi słowami, że za to, że ktoś jest homoseksualistą, to Bóg zesłał taką i taką zarazę, czy coś. To nie. Krytykował. No to i on bardzo fajnie powiedział jakąś rzecz. On powiedział, chyba się odwoływał do katechizmu. Zdałem sobie sprawę, że do końca nie wiem, czym jest katechizm, ale nieważne. I on powiedział, że gdzieś jest, właśnie, co? Gdzieś na... przeczytał jakiś cytat, że tam jest w ogóle tak to określane, że czekaj, żebym nie zmienił słów, zmienię je trochę, ale będę chyba blisko, że homoseksualizm moralnie jest niejednoznaczny. To prawda. I on świetnie tłumaczył jedną rzecz. Zobaczcie, tu nawet nie jest powiedziane, że to jest grzech. To już jest nadużycie. Nie. Powie niejednoznaczny. Niejednoznaczne słowo oznacza, że coś nie jest jednoznaczne. Bo nie jest. Że nie możesz nazwać to tak od razu sobie, że źle. No nie, nie wolno. No co ty, proszę cię. Nie, w ogóle są różne okoliczności grzechu. To wiesz, na przykład jak ja idę do spowiedzi i cokolwiek ja zrobię, to przed Bogiem jest podwójnie bolesne dla Boga.
i w ogóle w wymiarze moralnym, przynajmniej tak jest w kościele katolickim. Ja dlatego zawsze na początku spowiedzi przedstawiam się, że jestem księdzem. Jakby moja świadomość Boga i tego, jaki powinienem być, stoi na o wiele wyższym poziomie. I w ogóle grzech, jakość grzechu albo zło jest zawsze niejednoznacznie moralne. Stoi na wyższym poziomie dlatego, że jesteś księdzem? No, moje zło jest gorsze. Bardzo, typu, bardzo ryszałkowate stwierdzenie. Nie, ale na serio, zło akurat tak. Bo komu więcej dano, tego będzie się więcej wymagać. I kiedyś taką wstrząsającą rzecz dla mnie ksiądz powiedział, że wcale, bo ja w ogóle poszedłem do seminarium, chciałem iść do nieba, co jest mega stary wishful thinking i tak dalej. I to wcale mi nie jest łatwiej i nie będzie mi łatwiej, bo komu więcej dano, tego będzie się więcej wymagać. Kiedyś, no jako tam ziomek zasiedla, nie wiem, typu plułem na chodnik. No. No ale jak już szedłem w sutannie, no i ktoś by popatrzył, no idzie ham wcześniej. Ale teraz jak idę w sutannie, ksiądz ham. To podwójnie boli, bo jeśli, no tutaj mówię o Bogu, o miłości do Boga i do człowieka, a żyłbym czymś zupełnie innym, no to to jest podwójnie bolesne, no bo gadam o czymś innym, stary. A może to i mówię takie... o Bogu, który jest dobry, a robił, byłbym zły. To, a to jest nie jest Bogu. Złe, klucze na ulicy nie jest złe. No, ale chamskie, nie? Nie. No dobra, no to no nie, jest przykład. Nie, nie, bo to jest... No wiem, to jest, ale ciekawa rzecz. Coś chamskiego. Słuchaj, ja jestem osobą tak zwaną zaśluzowaną, ja, czyli ja muszę wysmarkać nos parę no. razy dziennie, mam dużo śluzu i ja czasami staram się tego nie robić, żeby innych denerwować, ale ja pluję na ulicę, bo no ja właśnie, nie będę tutaj, połykał tego cały przykład. Czas. Dobry bo przykład. To jest tak moja dolegliwość. Coś się wydaje właśnie, no różnie to można oceniać, nie? No wiesz, harasz komuś na buta przypadkowo. Ale nie haram na buta, patrzę, że nikogo nie ma i spłynę na ziemię. Ta ślina wcieknie w ziemię, jest jej częścią, nic się nikomu złego nie stało, no. No, no właśnie. Czy bekać należy przy obiedzie, czy nie? Tak samo jest ze złem. Że może no ma różne może być ocena moralna. No właśnie tak. A propos też tego, o czym mówisz. No to takim wykręconym dosyć przykładzie. Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo czekaj, miał jeszcze jedno dobre pytanie ten mój kolega, tylko próbuję sobie przypomnieć. O Franciszku mówiliśmy, Franciszek jest spoko. Słuchaj, a kit w ogóle w to wszystko? A jak zacząłeś rapować? Ja w ogóle w latach 90., bo kiedyś w latach 90. ja chodziłem do szkoły z takimi z koleżkami, tam chyba z White House'u ktoś chodził. Mm-hmm. Okazało się, że nasz kolega z bramy to J, który w ogóle jakby zapoczątkował scenę wrocławską. No i nasi sąsiedzi robili bity. No i zaczęliśmy rapować. To jest w ogóle mega fajna muzyka, najprostsza. Że z kasety na kasety się kiedyś przegrywało. Najprostsze i jeszcze najbardziej skomplikowana zarazem. Tak, ale w ogóle można łatwo dosyć. Bo ja nie miałem nigdy ojca, w sensie, no nigdy. Jak miałem 4 lata, mój tato zginął w wypadku i dużo czasu spędzałem na podwórku, gdzieś tam na ławkach i nie chodziłem do żadnych szkół muzycznych, a zawsze byliśmy dosyć muzykalni, no i chcieliśmy robić coś z muzyką i to nam dało jakiś taki upust, że mogliśmy coś zacząć robić. I poza tym ta muzyka była bardzo fajna i popularna, wtedy koniec lat 90. Dzisiaj jest jeszcze bardziej popularna. No, ale wtedy, ja w ogóle jestem z Wrocławia, z centrum, kiedyś byłem w dużych miastach, wy tam w Szczecinie przekozackie były kawałki. Akurat Wrocław jest dosyć podobny do Szczecina, tak. Jest po niemieckim miastem. No, no i wtedy nie było siły, w sensie jak byłeś na osiedlu, żeby się tym nie zajarać. Mm-hmm. Ja jestem dosyć takim ADHD-owcem, ja zawsze idę na maksa w życiu. Tak mm-hmm. poznałem Boga, od razu poszedłem później do seminarium. Tak samo z tym rapem. U mnie to od razu był przeskok, od razu zacząłem rapować. W sensie, no chciałem A masz piosenkę, w której nie pada słowo masz piosenkę, w której nie pada słowo Jezus? Nie, bo w ogóle jestem wykręcony teraz. Że ja tak nie właśnie mówię myślałem, o niczym że innym. Nie masz takiej. No, w ogóle mnie już przystało, to jest treść mojego życia. No to mnie jara, stary, no na maksa. Ja tak sobie pomyślałem, że mi odpowiesz, może mam o mamie, ale czekaj, tam też mówiłem o Jezusie. No. No nie, no jaram się tym. Nawet jak sobie myślę nieraz coś sobie freestyluję w głowie, to na temat Jezusa, wiem, że to jest wykręcone, ale tak jest. Kiedyś ja myślałem, że w ogóle to jest nie do połączenia. Byłem człowiekiem wierzącym, a rapowałem o tym, że ja jestem najlepszy, moi ziomale, znam najlepszy. Nie, no wszystko jest do połączenia, że rapuje się już o wszystkim. Aktualnie nie ma tematów, no, o których się nie rapuje. Ale myślałem, rapuje. Że kiedyś to w ogóle będzie jakieś zrzędzenie, a ja dosyć taki pogodny człowiek jestem, to mi się wydawało, że... I zawsze mi jarał bardziej taki funkowy rap, no to już to jest nie do połączenia w ogóle, ale się okazało, że jest. A powiedz mi coś takiego jeszcze, a kurde, no jednak, no ja sobie siedzę, będziemy o tym gadać, no. No raczej, no proszę cię, słuchaj, ale masz w ogóle czasami... mam kozackie rapsy, tak szczerze mi powiedz, co o tym sądzisz, bo to w ogóle, a ty o mnie, jak się o mnie dowiedziałeś, to jest dla mnie ciekawe. Nie wiem, na jakimś portalu kiedyś napisali, dawno temu, że już ksiądz, czy teraz ostatnio? Nie, no już tam
parę lat temu, z trzy, z pięć, nie wiem, powiem ci szczerze, że ja w ogóle mi się nie chce być jakby niezależnym, żeby mnie znali raperzy, nie znali, mam na to wrębane. Nie, no znają cię, no to jest jakby charakterystyczne, tak? Jesteś tym chyba jednym z, czy pierwszym raperem księdza, bo teraz jest w ogóle wysyp raperów księży. I umieją raperów. Słucham? No różnie to bywa, ale... Wiesz co, no na pewno są lepsi niż rapujący policjanci, którzy są beznadziejni i już nie dlatego, że są policjantami, tylko dlatego, że zawsze trafia to na jakichś ludzi amuzykalnych. Znaczy, też mi jakby na tym nie zależy, ale szczerze ja się na tym wychowałem. Kiedyś miałem taką akcję, że chyba Red ma taki koleś o ksywce Red. No wiem. Coś tam na glam rapie, że o, skąd ten rapujący ksiądz? A ja kiedyś w 90 którymś na koncercie, jak jeszcze byli jako obóz TA, kanapki im podpierdzieliłem, bo i mama robiła takie dobre kanapki. No i sobie myślę, że to będzie dobra okazja, że ja mu tam napiszę w ogóle sorry za te kanapki, no bo krzywa akcja wyszła. Ale nigdy tego oficjalnie nie chciałem, bo... Na kanapkę go zaprosisz kiedyś we Wrocławiu. No muszę mu, wiesz, usłyszałem kiedyś po chomsku wszystkie kanapki. A też ci powiem taką ciekawą rzecz. Nieraz dzwonią do mnie, a kiedyś miałem akcję, że z takiej hardkorowej ekipy, no mniejsza tam była nazwa, zadzwoniła mama jednego z raperów, że to jest bardzo sympatyczny i grzeczny chłopiec. Siedzimy razem w niedzielę przy stole, na obiedzie. I on nagle krapuje, to jest totalnym chamem i w ogóle bezczelem i tak dalej. No i czemu taki jest? No i niech ksiądz coś mi poradzi. No i wiesz, i taka akcja, że nagle typo słyszysz i jakaś pełna gangsteriada i w ogóle przekozak, nie? A tu się okazuje, że on grzecznie z mamą w niedzielę. No tak, ale gangsterzy prawdziwi, którzy zabijają ludzi, też siedzą z mamą grzecznie przy stole. No w ogóle śmieszny telefon, wiesz, no spoko, może tak jest. Bo mama po prostu nie rozumie, jakie jest życie. Ludzie dostosowują swoje taktyki do sytuacji. Mamę on kocha, babcię kocha, to sobie siedzi z nimi grzecznie i jest, a potem ktoś mu wisi pieniądze i mu wbija nóż w nerkę, bo jest mu winien parę złotych, albo co lepsze, nie jest mu winien żadnych pieniędzy, ale wie, że nie pójdzie na policję, czy nie zareaguje w jakiś sposób, więc mu zabierze te pieniądze, bo on musi mieć fajniejszy samochód. Ale przy mamie jest miły. Być może. No nie, no po prostu tak jest. No. Słuchaj, to nie trzeba w tym siedzieć. No. Wystarczy posłuchać o jakimkolwiek wielkim mordercy. To jest cała masa ludzi, którzy będą mówili, ale dla mnie on zrobił dobrze. Stalin u siebie w Gruzji jest dalej poważany. Putin, człowiek odpowiedzialny za wojnę w Czeczeniu, minimum 100 tysięcy nieżywych ludzi, jest przecież osobą poważaną. No to prawda. To normalna rzecz. No jakby tak już, ale jakby zamykając tą kwestię jakąś taką raposką, to lubię rapować, a nie jestem raperem. O. I w ogóle fajnie, bo udaje mi się, to co chcę powiedzieć, już generalnie mi się udaje powiedzieć. No okej. Okay. No to jest spoko. A powiedz mi, czy masz czasami tęsknotę za miłością do kobiety? No pewnie, ale ja już kiedyś dawno temu się ogarnąłem, że no zbyt właściwie ja zawsze wszystkie piękne panie kochałem. Ale nawet nie chodzi mi o sam seks na przykład, no nie. Bo to takie proste, zadać się księdzu pytanie, że tam jak on sobie z seksem radzi. No, może sobie radzi, nie radzi, nie moja sprawa nawet. To jest dosyć prywatna rzecz, którą nawet nie czuję potrzeby w to ingerowania, ale mi chodzi o miłości do kobiety. Dzięki za to pytanie. Jakby w tym prawdziwym wymiarze miłości, jeżeli ludzie są dla siebie wsparciem i potrafią dzielić się swoim życiem, to o czym powiedziałeś? W takim wyższym wymiarze niż właśnie seks. Czyli w takim wymiarze, że tworzysz z kimś życie. Ja mam na przykład takie coś jako ksiądz, że coś mi się uda w życiu, no i nie ma mnie kto pochwalić, jakby nie dzieli ze mną swojego życia. Jak coś spiernicze, tak fest, to nie ma kogoś, komu tak naprawdę fest by był przykro, jakby żyje moim życiem. I w tym wymiarze to rzeczywiście tak, tylko jest kwestią, i tym ludziom zazdroszczę, jest kwestią, czy ludzie potrafią zbudować takie relacje, wiesz, gdzie są rzeczywiście, żyją, idą przez świat razem. To przez takie, tym, którzy umieją co, tak bo... kochać no. I w ogóle zbudować z kimś takie relacje, z tą swoją tak zwaną drugą połówką, to tak, to mega szacun i za takim czymś, no to tak. A mi chodzi o bardziej prostą rzecz, prozaiczną. Na przykład za spanie z kobietą, ale nie mówię o seksie teraz, tylko o spanie. Ja na przykład uwielbiam
spać z dziewczyną w jednym łóżku. Uwielbiam to. I nie chodzi mi, teraz nie mówię o żadnym seksie. Jak jest dziewczyna, która mi się podoba, jest ładna, no taka jak mi odpowiada, robi na mnie wrażenie, dla mnie z ogromną przyjemnością jest z nią spanie, przytulenie ja się. Ja nie, bo no nie sypiam z żadnymi laskami, no to nie. Okej, okay, ale i co, i nie czujesz żadnym za tym takiej tęsknoty? Nie, jakby na początku seminarium to rzeczywiście jest bardzo duży przeskok. No i szczególnie jak ja w późniejszym wieku poszedłem i właśnie... Przepraszam, a spałeś z dziewczynami i nie pytam się o seks, tylko no tak. Czy spałeś no tak. Ten... Tak, tak. I co, nie masz za to, że, no więc że to jest okropnie fajne. Tak. No strasznie ludzkie. Tak, i to jest właśnie takie trudne. I jest ten czas w seminarium, gdzie no ja w ogóle miałem takie teorie, że krew nie woda i tak dalej, i że to jest w ogóle... Jakby ja to wszystko gruntownie przemyślałem. No i nie śpię już z dziewczynami. Nigdy nie poznałem, w sensie nigdy nie poznałem. Jakby podjąłem decyzję kiedyś, że no jestem w stanie to poświęcić. Akurat ty lubisz spanie z dziewczynami. I pewnie jest wiele różnych innych rzeczy, myślę, które są fajne, których nie robię. Większość ludzi to no, lubi, to znaczy zdecydowanie, no. Spanie z kimś innym, no, nieważne, z dziewczynami. To stary, to jest tolerancyjny. No ale właśnie chodzi o to, że jest dużo rzeczy, które jakby poświęciłem. Dużo sfer różnych. Nawet no tutaj akurat dotknęłeś takiej rzeczy spania z dziewczyną. Ale mogą być różne inne rzeczy, które jesteś w stanie podzielić z drugim człowiekiem. Mhm. No to jest jakby kwestia wyboru. My jako dorośli ludzie musimy różne też kompromisy i podejmować wybory, za które później ponosi się odpowiedzialność. No okej, okay, no ale jedyną odpowiedzialność, jaką poniesiesz, to może po prostu nieprzeżycie, znaczy to jest duża odpowiedzialność w sumie, to jest nieprzeżycie pewnego szczęścia, które mógłbyś przeżyć. Być może, no. No tak. A nie myślisz, że na przykład może w danym czasie poprzez to wszystko obudowałeś się taką skorupą, że już to ci nie jest potrzebne, ale to jest tylko skorupa, którą się obudowałeś? Mi się wydaje, że być może przez to rozbudowałem pewne inne sfery życia. Właśnie jak ja cały czas w tej rozmowie chciałem cię wciągnąć na jakąś taki metafizyczny poziom a propos Pana Boga. Mm. Że być może, i na pewno tak jest, że pewnie inne sfery jakby są bardziej rozbudowane. I dlatego my, no, powinno się, nazywa się i powinni ludzie w sutannach czy w habitach być osobami duchownymi. Czyli to obudowanie się to jest jakby chodzi o kwestię ducha, no wiesz. A uważasz, że na przykład, bo to twierdzi nie tylko religia katolicka, inne też, tak, że na przykład seks w jakimś sposób zaburza pewien stan spokoju, który próbujesz zbudować jako osoba duchowa? Nie mam pojęcia, bo no nie znam się na seksie. Nie mam pojęcia, no bo no jakby nie mam tej rzeczywistości w życiu, no wiesz, to ty mógłbyś powiedzieć. Bo na przykład, no tak twierdzą na przykład, bo generalnie, no jeśli chodzi o Kościół katolicki, to jest jedna z prostych teorii, znaczy to nie teoria, no prawda, w którymś dobra, wieku dobra, dopiero to no, zabroniono, tak, no, no to jest prawda. Nie, no pewnie i w ogóle nie wielu odłamach nie ma. Tak, nie ma tego. W wielu odłamach tego nie ma. Natomiast na przykład mnisi buddyjscy tego się wyrzekają. Nie z powodu takiego, bo ponieważ w Kościele katolickim się mówi, że powodem był to, że po prostu te rodziny bardzo dużo pieniędzy kosztowały i były bardzo problematyczne do zorganizowania. To czekaj, już powiedziałeś swoją, to daj mi odpowiedzieć. I generalnie to, o czym powiedziałem, że jakby pozbawiony to, że się wyrzekłem pewnych kwestii w moim życiu, powoduje, że mam czas, obowiązek i jakby nawet trochę taki przywilej, ja to tak traktuję jako przywilej, żeby stworzyć przestrzeń w relacji z Bogiem jeszcze głębszą. To znaczy, no relacje z drugim człowiekiem to jest też wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka. To właśnie to, co buddyści uważają, że takie coś właśnie jak seks zakłóca ich pewien stoicyzm, który oni próbują zbudować poprzez medytację, różne praktyki wyciszenia się i pogodzenia z pewnymi prawdami, które po prostu są nieuchronne. Tak akurat buddyzm mniej więcej działa. Ja od buddyzmu nauczyłem się jednej rzeczy bardzo ważnej, która brzmi, znowu przeknę, jebać buddyzm. Tego nauczyłem się od buddyzmu. Myślę, że dobrze wbity buddysta pochwaliłby mnie za tą teorię, ponieważ tam jest takie stwierdzenie, że jak spotkasz Buddę na swojej drodze, to go zabij.
Znasz to? Nie znam, stary, no nie zmieniałem na tyle. No to polega na tym, to jest taka metafora tylko, że jeżeli religia, filozofia buddyjska coś tam ma rozwiązanie na jakąś sytuację, ale ty masz taką drogę, że masz lepsze rozwiązanie na tą sytuację, to po prostu, mówiąc kolokwialnie, pierdol buddyzm. To znaczy, jeżeli lepiej, ty lepiej to rozwiązujesz, to zrób to po swojemu. I to jest dobrze. I to jest buddyjskie właśnie podejście. Niektórzy z tych ludzi próbują zbudować w sobie spokój ducha, tak naprawdę, poprzez medytację, mantry i tak dalej. Mantry to jest trochę podobne do modlitw. I oni twierdzą, że właśnie seks im przeszkadza w tym. Być może. No, ja jestem... Wydaje mi się, bo też już dotknęłeś, że to jest tylko jedna ze sfer życia. Być może pewnie rzeczywiście tak jest. Nie mam pojęcia, właśnie jakoś jest mi bardzo trudno odnieść się akurat do tej sfery, skoro na tym się nie znam. Ja się dziwię, no są nieraz, słyszałem, że są jacyś księża fachowcy w tej dziedzinie, co mnie dziwi. Ja na przykład, no naprawdę nie mam pojęcia, w jaki sposób miałoby to wpływ na mnie. No nie wiem. Wiesz co, ja ci powiem tej rzeczywistości. A używki... Chociaż, a sorry, żeby jak, używki. Jak były mecze w piłkę nożną, kleryków, zawsze była jakaś noga złamana. To sobie myślałem, może to przez ten celibat, nie? No. Że wiesz, że jest w dziedzinie agresja, nie? Okay. No i my trochę jak żołnierze też i pod tym względem. To jest jakby na wielu wymiarach. Akurat ten wymiar seksualny, no to jest jeden z wymiarów. Ale no jest wiele innych. No na przykład używki zaburzają bardzo mocno taki stoicyzm. Ja mam bardzo prostą rzecz. Jeżeli jestem w trybie, że spożywam jakieś używki czy częściej, czy rzadziej, nie mówię o jakimś nie wiadomo czym, o dżencie albo alkoholu, nawet w małych ilościach, to ja już widzę, mi się już nie chce medytować wtedy. To prawda. I ja się wybijam z takiego mojego rytmu. Ja na przykład do tego, żeby się uspokajać i bardzo mocno się koncentrować na jakimś temacie, który mnie interesuje, potrzebuję takiej czystości. Nie da się modlić, to jest ewidentny fakt. No nie da się modlić, nie wiem, po pijaku, czy... Nie da się służyć bombami. Da się, ale słabo to wychodzi. No, słabo to wychodzi, to jest rzeczywiście. No bo jest to też wysiłek, jest to akt woli, akt umysłu i jakby zaburza właśnie naszą wolność. No bo to jest akt woli, no to musisz to robić w wolności, że akurat nakierowujesz swoje myśli na pewną rzeczywistość. Rzeczywistość, która wymaga mega skupienia. Zobacz, że są ludzie, mega skupienia, którzy są właśnie ludzie, tak, którzy są w stanie tysiące rzeczy robić i nigdy się nie modlili albo nawet nie próbowali. No tak jak mówisz o buddyzmie, no próbowałeś medytować, czyli pewnego rodzaju próba modlitwy. A są ludzie, którzy nie są w stanie... Uważam, że medytacja to nie modlitwa. No tak, no to mantrowanie to jest bardziej modlitwa. Ale, bo nie znam się. Chociaż akurat blisko o siebie. Ale no za każdym razem, kiedy próbujemy myśleć o Bogu i chcemy jakoś poznać Go i zbliżyć się do Niego, to się zamienia w modlitwę, jeżeli rzeczywiście głęboko to robimy i staramy się wykonać ten akt woli, akt ducha. No i ludzie są w stanie tysiące rzeczy takich przyziemnych robić, byleby tego nie robić. W sensie jest to rzeczywistość trudna. Oczywiście. Ja nie lubię medytacji. No. Ale pomaga ona maksymalnie. Ja medytowałem, miałem bardzo ciężki okres w moim życiu i bardzo mnie to koncentrowało na tym, żeby rozwiązywać problemy, a nie się nimi użalać. Brawo. I to pomagało. Nie no, mi modlitwa uratowała życie. Wprost. Tak? W jaki sposób? No, ja miałem taką ciężką historię. Szczerze, ja miałem łatwiej, by zostać raperem niż księdzem. I jak myśmy byli w to wszystko wkręceni, ja kiedyś mówiłem mojemu bratu, że ja bym poszedł może do seminarium, miałem takie swoje fazy. Ja mam też taką tendencję, że nigdy się w coś 100% nie wkręcam. Okay. Ja i w seminarium miałem często problemy i w rapie. Mi brat kazał chodzić w szerokich portkach, bo mówi: uszanuj kulturę, no bo trzeba. No i weź sobie czapkę z Daszkiem. Okay, nigdy już nie słyszałem tego. Tak, ale... uszanuj kulturę, człowieku. No i ja musiałem łazić w tych szerokich portkach. No i, no i właśnie. Ale teraz szanujesz kulturę, w której jesteś. No, masz dress code, jaki tak, należy. No bo no, to jakby jeszcze z innych powodów, też moich, no, nie? Głębszy. No i w ogóle do czego. A i chodzi mi o to, że właśnie, gdy byłem mega pochłonięty różnymi rzeczami tego świata, a miałem też taką chęć, żeby rzeczywiście zgłębiać Pana Boga, się modlić, to mi to turbo nie wychodziło. Nie tylko przez używki, przez różne inne głupie rzeczy. Ale jednocześnie chciałem być przy Panu Bogu. No i wtedy dostałem takiego potężnego pstryczka w nos w postaci właśnie wypadku mojego brata.
jego śpiączki przez 7 tygodni był w śpiączce. O Boże. No, w ogóle, no, to były takie najgłębsze jakby moje rekolekcje życiowe. Widzisz, jak głęboko to we mnie jest? O Boże, powiedziałem. No, ale miałem takie, no, mega. I ja byłem z bratem, byliśmy praktycznie bliźniakami, półtora roku był młodszy. Mhm. No i my wszystko to samo. Generalnie wszystko i z rapem, w ogóle, my byliśmy tak kozacką ekipą w latach 90. Jakbyś sobie posłuchał mój rap z lat 90., to był przekozacki i w ogóle mistrzowski. No myślę, i... że teraz jest lepszy. Nie wiem. Nie wiem, myślę, że... Ty, i właśnie to jest... Myślę, że rapujesz tak... dużo lepiej. Nie wiem. No ja słyszałem jakiś twój ostatni track względem tego, co słyszałem parę lat temu, to nienawidzę tego gównianego angielskiego stwierdzenia, ale jest progres. No, pomijając to i jakby, no, brąbane na to, ale generalnie chodzi o to, że no dostałem takie mocne jakby ostrzeżenie od Pana Boga, albo przywołanie do tego, że właśnie w życiu można bardzo łatwo wszystko stracić. Wszystko. I właśnie wtedy jakiś taki, no, totalny, takie dwie drogi mi się pojawiły w życiu. Że albo iść na taką totalną destrukcję, że wszystko bez sensu, skoro, nie wiem, Bóg, życie pozwoliło, pozbawiło mnie, jakby doświadczyłem w pewnym sensie śmierci. Mhm. No bo jak umiera ci najbliższa osoba... Rozumiem to w pełni. No właśnie. No i albo w drugą stronę, żeby jakby nie dać się przekonaniu, że ten świat jest istotą, że tylko to, co tu i teraz. Ja to przekonanie miałem zawsze, ale gdzieś się w sobie tłumiłem, że Bóg był na którymś tam miejscu w moim życiu. I wtedy został mi tylko Bóg. No i dobra. Ja sobie mówię, że jestem wierzący, bo muszę. I w tym momencie ta modlitwa się pojawiła? Która uratowała ci życie? W tym momencie, kiedy... Pewnego razu właśnie tak pytałem Boga, dlaczego i w ogóle po co. On jak zwykle nic. On jak zwykle nic, ale w pewnym momencie zaczęło się coś. No. Zaczęło się coś, gdzie uświadomiłem sobie, że no właśnie trzeba żyć na maksa i te wszystkie jakieś piękne rzeczy, które chciałem realizować w życiu, ale tak, brakowało mi odwagi, nic tego nie robił. Wydawało mi się za trudno w ogóle być dobrym człowiekiem. Różne relacje, takie krzywe relacje i byłem takim hedonistą, i jeszcze chamem, no to mi się wydawało po prostu za trudne. Ale się uważam, że jest złe. Jezus był hedonistą. Ale to jest krzywda względem drugiego człowieka często, nie? Czemu? No bo wiesz, ludzie płaczą, ale no ty się śmiejesz, no bo jest fajnie. No nie, ale dlaczego? Hedonista jest dobra zabawa, nie musisz nikogo krzywdzić. No przecież jak ja idę napić się alkoholu z kolegami, to przecież ja nie idę, nie wiem, bić się z ludźmi. No ale jak gadasz jakieś suchary do dziewczyn, no bo tak jest fajnie, albo idziesz do najwyższej, ja bo już tylko tą najwyższą widzisz. Nie, ja gadam do nich suchary, ale bardzo przeuprzejmie. Po 20 minutach ona do mnie mówi. Naprawdę? Nie, ja zawsze mówię tak do dziewczyn. Przepraszam, czy zostałabyś moją dziewczyną? Czy możemy razem chodzić? No, tak, no więc... Tak, no ja no, to jest sympatyczne, miłe przecież. No, ja też miałem bajerę opanowaną i wtedy, no, różnie to... Niby jest sympatycznie. Ja nie mam bajery opanowanej, bo ja miałem, nie są ja ze mną chodzić. Ale no, miałem kiedyś. Ale to jest sympatyczne. W wielu wymiarach, no, że bywa to takie krzywdzące dla ludzi, nie? Albo, wiesz, komuś zrobisz krzywdę i nawet tego nie widzisz. Wiesz co, i ludzie... później Pan Bóg dużo pokazał, właśnie w tej ciszy, że ja, żeby w ogóle, nieraz sobie taki robię rachunek sumienia, czy ja w ogóle byłbym wierzący i przy Panu Bogu, gdybym nie był księdzem, albo gdyby się to nie wydarzyło z moim bratem. Na pewno jest duża opcja, że mógłbym nie być księdzem, że to wszystko musiało się wydarzyć, żebym w ogóle został. I też no, mam odwagę, żeby się sam przed sobą przyznać, że byłem na tyle tchórzem, że ta cała rzeczywistość wydawała mi się za trudna. No wiesz, żeby mnie nie było stać na to. A, i to jest widzisz, przykre. A nie jest trochę tak, że właśnie Kościół jest w wielu przypadkach takim miejscem, w którym się łatwo schować, bo tam jest wszystko jasno wytłumaczone nie, na temat? Nie, ja się schowałem przy Panu Bogu. W sensie, wiesz, miękko się, no serio stary, bo ja gdybym umiał realizować wiarę, chciałbym, mega podziwiam takich ludzi, że no nie wiem, jako dobry ojciec i w ogóle taką realizować wiarę, bo ja w pewnym momencie wymodliłem, że to jest moja droga, w sensie no, że ja chcę doświadczać Boga, ale mnie o to koledzy z osiedla pytali. No kurczę, musisz od razu iść do seminarium jako ksiądz? No przecież to jest dużo większe bohaterstwo, że jakby non stop miałbym kontakt z takimi ziomeczkami, no jak ty. Bo u mnie na osiedlu też było dużo filozofów, w ogóle ogarniętych typów na różnych poglądach, raczej nie było wierzących i takich mega jakichś katolików albo zachwyconych Chrystusem. No i w ogóle zostać przy swoim, być wierzącym, być dobrym człowiekiem. Albo w ogóle być dobrym człowiekiem.
I też umieć to odnieść do Boga albo mniej. Bez bardziej. Żadnej obietnicy tak. nagrody za to? No. Na przykład. No nie, wy macie obietnicę nagrody. No, ale no, dla mnie jest tak. Dobra, ale żeby był skutek taki, żeby być dobrym człowiekiem. Pomijając fakt, że ja siebie nie uważam za dobrego człowieka, ale dostrzegam siłę w dobrze. No, tak. No, ale wiesz co... I dobrze jest dążyć. A czy to nie jest tak, słuchaj... Różnymi drogami. Czy, że dobro jest taktyką słabych? Zależy, jakie jest kryterium słabości, albo i mocy. Słabych, po prostu słabych. Mocni, silni, chodzi nie ci, muszą. Jaki jest pryzmat mocy fizycznej? Nie, że po prostu. Sprawczej. Nie, prosta rzecz. Jestem sobie dla wszystkich dobry, nikogo nie wkurwiam, nie przeszkadzam. Paru osobom zrobię przysługę, pomogę. Świat pi razy drzwi, gdzieś może przymknie na mnie oko i mnie nie rozgniecie jak mówię. Zaraz ci powiem, bo prawdziwe dobro nigdy nie jest mile widziane w tym świecie. Ostatnio, ostatnio takiego mam znajomego, bardzo bogatego człowieka, który pomaga biednym, autentycznie pomaga i ma ileś spraw sądowych przez to. Bo przestał komuś pomagać, a ludzie się do tego przyzwyczaili i generalnie jeszcze tam ktoś z bliskich nadszedł i mówi, no on taki jest, że cały czas robi dobre uczynki i przez to ma same problemy. Czemu on się tak zachowuje? I ja mam tak nieraz, że dopiero po jakimś czasie do mnie to dociera i sobie pomyślałem, rzeczywiście to jest dobry człowiek, nie robi tego dla laurek, dlatego że jakiś ma jakikolwiek z tego zysk, tylko jest po prostu dobry i ma dobro, zysk. Prawdziwe dobro ma, ale i prawdziwe dobro często no, niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, w sensie, że jest bolesne. Czasami tak, ale i bo nie jest, dobro... to nie należy potrafi... do słabych. Mega trzeba być odważnym, żeby być dobrym. Nie uważam tak. Nie zgadzam się z tą teorią. Uważam, że... Tak naprawdę dobrym. No, wiesz, tak naprawdę dobrym to nikt nie jest, bo każdy popełnia błędy, jak to się mówi. To Pan Jezus są ukrzyżowani, on był najlepszy. Nie uważam tak, ale ty tak uważasz. Dobra, wiesz co? Wydaje mi się, że dużo pofilozofowaliśmy. I ja śmiem twierdzić, że ludzie będą sobie chcieli tego posłuchać. To jest dla mnie ciekawa rozmowa. Nie przekonałem cię do niczego, nie rzucisz sułtanny, ani ja nie zostanę katolikiem, więc... Ja chcę ze swojej strony powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że w ogóle mnie zaprosili, że chciałeś na te tematy porozmawiać. Ale wiesz, ja się jaram tymi tematem, to co? Jeżeli jesteś w komforcie, w którym nie musisz tylko myśleć o przetrwaniu, są ludzie, którzy muszą myśleć tylko o przetrwaniu, na przykład w Chinach, w różnych innych miejscach, pewnie nawet w Polsce, też są ludzie, którzy tylko o tym myślą, bo mają tak po prostu ciężkie życie, to jestem zdziwiony, jak nie zadajesz sobie takich pytań, skąd się wzięliśmy, po co idziemy, czy będzie coś więcej, milion, czy nie. Ja mam cały czas. To są podstawowe pytania. Ktoś, kto ich nie zadaje, jest dla mnie dziwny, a nie ten, kto je zadaje. Więc skończę, żeby coś powiedzieć niby pseudo mądrego. Zadawajcie sobie pytania, jeżeli coś znajdziecie i was to uszczęśliwia. Może to dobrze, może nie, nie wiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo również dziękuję, bardzo mi miło. Zapłać. Essa. Szczęść Boże.